Państwu. Ja nazywam się Łukasz Przybyłka, jestem prezesem Fundacji Lina Huberta Wądrego. Dziękuję Państwu za przybycie dzisiaj. Bardzo serdecznie chciałem powitać naszych gości, posła Jana Dziedziczaka. Bardzo się cieszymy, że Pan poseł dotarł, bo powiem szczerze, że baliśmy się, że z powodu obowiązków nie uda się, ale jest z nami. Świetnie, bo dzisiejszy temat jakby jak najbardziej tutaj pasuje. Pan poseł do niedawna jeszcze wiceminister spraw zagranicznych opowie nam troszeczkę o promocji Polski. Witam pana Rafała Ryczka, dyrektora oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu. Pan Zbigniew Juroszyk, pomysłodawca portalu internetowego, który dzisiaj zaprezentujemy Państwu. Jest to portal internetowy Show Poland. Witam pana Marcina Kochowicza, dyrektora Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych. Bardzo dziękujemy panu dyrektorowi Andrzejowi Kuzińskiemu za gościnę, za współorganizowanie tej dzisiejszej debaty. Proszę państwa, nasz temat dobrze wpisuje się to, co ostatnio, co możemy zaobserwować w mediach, czyli dyskusję na temat Polski, na temat tego, jak Polska jest postrzegana za granicą. Temat dzisiejszej debaty, percepcja Polski za granicą, jak jesteśmy postrzegani i co chcielibyśmy o sobie opowiedzieć. Często jest tak, że niesłusznie jesteśmy przedstawiani, jest dużo stereotypów, a my chcielibyśmy porozmawiać na ten temat, jak to naprawić, co możemy zrobić jeszcze, żeby ta percepcja Polski za granicą była taka, na jaką Polska zasługuje. Co mogą zrobić instytucje państwowe, ale także co możemy zrobić my, oddolnie, obywatele państwa polskiego. I dzisiaj chcielibyśmy troszeczkę podzielić tę debatę na takie dwie zasadnicze części, to znaczy pokazać, jak instytucjonalnie promujemy Polskę za granicą. I tutaj na przykładzie poprosimy pana ministra o opowiedzenie o tym, jak wygląda to od strony rządowej. Później prezentacja portali Instytutu Pamięci Narodowej i pan dyrektor Rafał Ryczek opowie o tym, jak taka instytucja jak Instytut Pamięci Narodowej promuje Polskę za granicą. A następnie pan Zbigniew Juroszyk opowie na temat inicjatywy oddolnej. Co obywatele mogą zrobić, jak można się zrzeszać i przy tej okazji zrobić coś dobrego dla promocji Polski za granicą. Porozmawiamy też na temat tego, jak instytucje samorządowe mogą promować Polskę za granicą. Bo to nie tylko ta duża polityka wpływa na to, jak jesteśmy postrzegani za granicą, to także często polityka lokalna i nasze takie bezpośrednie relacje z osobami z innych krajów. No i dla przykładu, kiedy były Dni Młodzieży, kiedy w Lesznie gościły osoby z innych państw, te osoby często mówiły, że one nie wiedziały, że Polska tak wygląda. Były zachwycone polską gościną, polską kulturą, polską tradycją. To jest to, o czym często w mediach zachodnich się nie mówi. Dopiero właśnie to takie poznanie w cztery oczy pokazuje, jacy jesteśmy naprawdę i jak jesteśmy później odbierani. Porozmawiamy na temat tego, jak takie instytucje samorządowe, jak na przykład Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych, jak może promować polską sztukę, kulturę, jak Biblioteka Miejska może promować polską kulturę. No a później oczywiście zapraszamy Państwa do dyskusji. Mam nadzieję, że wywiąże się ciekawa dyskusja i będziemy rozmawiać na temat dzisiejszego tematu. A teraz o zabranie głosu proszę pana ministra Jana Dziedziczaka. Bardzo dziękuję. Wszystkich. Szanowni Państwo, na wstępie chciałbym pogratulować Państwu tej inicjatywy, zorganizowania tej debaty, bo to jest bardzo cenna debata, cenny mechanizm odpowiedzialności za Polskę. Odpowiedzialności za Polskę, bo opinia o Polsce, dobre imię Polski jest elementem tego, o co powinniśmy walczyć. Zawsze mówię o tym, spotykając się z Polakami w kraju i za granicą, że kiedyś musieliśmy walczyć o Polskę z bronią w ręku. Dzisiaj na szczęście nie musimy, ale tą rzeczą,
którą możemy zrobić dla Polski, jest walka o dobre imię Polski. Dobre imię Polski zarówno w tym wymiarze historycznym, jak i współczesnym. Drodzy Państwo, ja nie wiem, Panie Prezesie, ile mam czasu, bo ile kilku, postaram się w takim razie krótko powiem. Może tak. Najpierw powiem, czy warto dbać o dobre imię Polski, czy warto dbać o historię Polski. Warto, no to jest pytanie oczywiste, ale dlaczego? Po pierwsze, to się wiąże, może zacznę od mniej ważnych, ale również istotnych rzeczy, z pozycją na przykład gospodarczą kraju, kwestia turystyki, powiemy Włochy, każdemu się skojarzy to z miejscem, które warto odwiedzić, tu piękne wybrzeże Adriatyku, a po drugiej stronie jest na przykład Czarnogóra czy Albania, też z pięknymi wybrzeżami, piękną przyrodą, ale nikomu nie przyjdzie do głowy, żeby te kraje odwiedzić. Taki jest pierwszy odruch, tak? Niestety te kraje przegrywają, a zatem tracą turystów, tracą przyjaciół, bo jak się kraj odwiedzi, to wracają ludzie zachwyceni. Nawiasem mówiąc, ja się z tym spotykam bardzo często, że ktoś odwiedza Polskę i mówi: wow, nie wiedziałem, że tu jest tak wspaniale, że tu jest tak pięknie. My się wtedy Polacy cieszymy, tak? Z jednej strony powinniśmy się cieszyć, bo jest to no, już taka ocena tego, empiryczna, tego, kto już był i zobaczył i wyrobił sobie opinię, prawdziwa ocena w naszym kraju. A z drugiej strony, wow, nie wiedziałem, nie słyszałem, to jest też no, fatalna ocena naszego wizerunku, tak? Bo ktoś mówi, nie wiedziałem, nie słyszałem, że jest tu tak ładnie. Myślałem, że chodzą białe niedźwiedzie po ulicach i tak przejaskrawiam celowo, ale to niestety jest fatalna również wizytówka naszej opinii za granicą. Więc pierwsza rzecz to jest walka o ten element gospodarczy. Wiadomo, Niemcy kojarzy nam się z czymś solidnym, dobre samochody, dobry sprzęt i tak dalej. Włochy, wspaniała kultura, wspaniała kuchnia. I zadaję pytanie retoryczne, pewnie będziemy o tym rozmawiać w trakcie dyskusji, nie chcę odpowiadać, jestem ciekawy Państwa opinii, czym my możemy się pochwalić, tak? Co może być elementem eksportowym, co może być taką wizytówką nas Polaków, czym my możemy na tle innych krajów w Europie, na świecie zachwycić innych, tak? To jest, że tak powiem, zadanie może nie domowe, ale zadanie na dzisiejszy wieczór. Zachęcam Państwa do zabierania głosu w dyskusji, to naprawdę nam pomoże, bo tam dużo mózgów jest dla nas korzystna. Druga rzecz to jest kwestia historii, bo tu przy dyrektorze z IPN-u nie mogę o tym nie wspomnieć. Drodzy Państwo, ja byłem jako sekretarz stanu odpowiedzialny za dyplomację publiczną w MSZ-cie, nawet czasem krytykowany, że bardzo stawiam na historię, że mniej polski design, polski moda, bo taką zastałem strukturę w 60 kilku osobowym Departamencie Dyplomacji Publicznej, zajmującym się dobrym imieniem Polski, pozycją Polski, opinią o Polsce. Jeden, słownie jeden pracownik na 64 zajmował się historią, reszta zajmowała się modą, designem, sztuką nowoczesną i tak dalej, i tak dalej. Tak, ja zmieniłem strukturę, powołaliśmy Wydział Dyplomacji Historycznej, mocno postawiliśmy na historię. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście historia to jest oddziaływanie też na Polskę, budowanie naszej tożsamości, wszak bycie Polakiem to bycie członkiem wspólnoty, którą łączy kultura, historia, tradycja, język, więc na tą historię bardzo mocno postawiliśmy. To jest, tu nisko się kłaniam, to jest oddanie hołdu bohaterom, którzy walczyli o nasze, to jest nasz moralny obowiązek, naszego pokolenia dzisiaj, osób żyjących w wolnej Polsce, żeby o tym nie zapominać, to też ma ten wymiar pedagogiczny, ale trzecia rzecz, to jest, drodzy Państwo, opinia o nas, pozycja nasza dzisiaj. To jest paradoks, mówiąc o historii, promując historię Polski, walczymy o silną pozycję Polski dziś i jutro. Drodzy Państwo, co mam na myśli? Pozwolę sobie na taki bardzo mocny przykład przejaskrawiony, aby żeby pokazać Państwu mechanizm. Jeśli będziemy mieli taką kiedyś sytuację, że Polska będzie zagrożona, agresor nie śpi,
I wyobraźmy sobie, że jakiś kraj napada na Polskę. No, jako osoby odpowiedzialne, planujące wiele lat do przodu, musimy każdy scenariusz przewidzieć, tak? Mamy armię, jesteśmy członkiem NATO, jest artykuł 5 NATO, który mówi, Traktatu Północnoatlantyckiego, który mówi o tym, że każdy kraj zaatakowany, jeśli zostanie członek NATO zaatakowany, znaczy, że zostały zaatakowane wszystkie kraje paktu i te kraje muszą w jakiś sposób odpowiedzieć na ten atak. Pułapka polega na tym, że artykuł 5 nie precyzuje, jak ma wyglądać ta odpowiedź. Może być to wysłanie żołnierzy, żeby ratować Polskę, może być to tak naprawdę, liczymy na to, interwencja militarna, choćby naszego najważniejszego sojusznika Stanów Zjednoczonych, ale też innych krajów, tych, które są najbliżej. Przerzucenie wojsk nie będzie trwało tak długo. Ale może być to nota dyplomatyczna, jak już tak powiem, solidaryzm, że tutaj zbiera się Rada i wyraża ubolewanie i oburzenie. No i prawda, nam zależy na mocnej interwencji, żeby po prostu nas ratować. I teraz, drodzy Państwo, dyplomacji kiedyś, ta klasyczna dyplomacja, która się wszystkim kojarzy z dżentelmenami, którzy w melonikach bryczką jeździli z jednej ambasady do drugiej i mówili, o panie ambasadorze, a co pan sądzi o tym, nasze stanowisko jest tak. To oczywiście jest ta dyplomacja klasyczna z XIX wieku, z pierwszej połowy XX wieku, ale od tego czasu no, wiele się zmieniło, mówiąc delikatnie. Dzisiaj żyjemy w społeczeństwie w pełni demokratycznym, w społeczeństwie informacyjnym i oznacza to, że niemałą rolę, a może powiem nawet niemalże kluczową rolę w podejmowaniu przez polityków decyzji ma opinia publiczna. I dyplomacja publiczna jest niczym innym jak oddziaływanie dyplomatyczne nie na drugiego pana ambasadora, no to też, ale na całe społeczeństwo. I drodzy Państwo, jeśli my przebijemy się z tą wiadomością do całych społeczeństw, z prawdą o naszej historii, że byliśmy pierwszym krajem, który powiedział nie totalitaryzmowi niemieckiemu, prawda? Inne kraje się widały, tutaj było Monachium i tak dalej, a myśmy twardo nie powiedzieli, stąd w ogóle był wybuch II wojny światowej. Nigdy nie stworzyliśmy rządu kolaboracyjnego. Zawsze stawaliśmy po stronie aliantów i dotrzymywaliśmy naszych sojuszy. Walczyliśmy za wolność waszą i naszą na wielu frontach. Nigdy nie dopuściliśmy do jakichś, prawda, zbrodni przeciwko najsłabszym. Polacy, ryzykując własne życie i swoich najbliższych, ratowali Żydów. Było wspaniałe państwo podziemne. No, nie musimy tych argumentów wymieniać w naszym gronie. Sądzę, że każdy nas zna. Problem jest taki, że nikt nie zna, czy niewiele osób znaje na świecie. Jeśli z taką wiadomością Polacy, szlachetny naród, który zawsze dotrzymywał sojuszy, zawsze był po stronie dobra, zawsze był przeciwko totalitaryzmowi, ratował najbiedniejszych Żydów, ryzykując wiele. Jeśli taką opinię, taką o Polakach będą mieli na świecie, szansa na to, że politycy podejmą trudną decyzję, żeby wysyłać wojska ratując Polskę, szansa na to, że opinia publiczna taką decyzję poprze, a przynajmniej nie będzie protestować, jest większa niż gdyby przebiła się ta narracja bardzo niebezpieczna, że Polacy to naród mały, podły, który w ogóle mordował Żydów w zasadzie głównie, pomagał tajemniczym nazistom nie wiadomo jakiej narodowości. Tak, oczywiście wiemy, że to jest nieprawda, ale taka narracja się pojawia. Przeprowadzono badania niedawno na jednym z bardzo dobrych kalifornijskich uniwersytetów w pierwszej 20 tak zwanej listy szanghajskiej, czyli tej listy światowych uniwersytetów. Zadano proste pytanie studentom tego uniwersytetu. Zdefiniuj, kim byli naziści. Naziści byli A, Polacy, B, Niemcy, C tam. No i niestety padło więcej odpowiedzi, że byli to Polacy niż Niemcy. Tak, ostatnich świadków nie ma, czas się zmienia. W latach 60., 15 lat po wojnie, kiedy każdy opowiadał, jak było w czasie wojny, to by było nie do pomyślenia. W latach 80., jeszcze 35 lat po wojnie, to by było nie do pomyślenia. Tak? 35 lat to niewiele mniej niż od dziś do stanu wojennego. Każdy tak naprawdę ma jeszcze szansę świadków stanu wojennego przepytać, jak było, jak to wyglądało, prawda? Moje pokolenie 30-latków, młodsi, bez problemu dzisiejszych
latków podpytujemy 50-latków, jak wtedy było, tak? W latach 80. w tej komfortowej sytuacji jak my byli ci, którzy pytali o II wojnę światową. Dziś tak naprawdę już nieliczni o tym opowiadają, więc liczy się to, co się przebija tylko z popkultury, z literatury i tak dalej. Niestety za granicą przebija się nierzadko taka narracja. Z jakich powodów? Przede wszystkim z powodów historycznych, to znaczy z powodu tego, że byliśmy przez 45 lat za żelazną kurtyną. PRL nie uczestniczył w debacie światowej o tym, co się działo po wojnie, znaczy w debacie po wojnie o tym, co się działo w czasie wojny. Był nieobecny, jak wiemy, nieobecni mają racji i inni pisali podręczniki, inni interpretowali wydarzenia. I to, że cały świat zna historię Anny Frank, a nie zna tysięcy takich historii w Polsce, z tą różnicą, że pani, która przechowywała Annę Frank po tym, jak została złapana, dostała mandat, a w Polsce za ratowanie Żyda byłaby kara śmierci dla ratującego i całej jego rodziny. To jest ta subtelna różnica, ale z Polski świat nie zna żadnej historii, a o Annie Frank wiedzą niemal wszyscy na świecie. Bo Holandia była po stronie wolnej żelaznej kurtyny i pisała swoją historię, a Polska była za żelazną kurtyną w swojej woli i nie przebijała się ze swoją historią. No i później to, co się działo po 89 roku, no to już Państwo, myślę, sami też mają wyrobione zdanie, prawda? Też no, zbyt mało energii się tutaj wkładano. Polityka pedagogiki wstydu i tak dalej. Ja jestem bardzo krytyczny wobec polityki historycznej państwa polskiego po 89 roku. Uważam, że jej w ogóle nie było. Dopiero przełomowa decyzja, trzeba przyznać, rządów AWS-u, to znaczy Powstanie Instytutu Pamięci Narodowej. Drodzy Państwo, 10 lat po zmianach ustrojowych, pierwsza tak naprawdę poważna inicjatywa. No i później, to już moja subiektywna ocena, rok 2004 i powstanie Muzeum Powstania Warszawskiego, tak zwana moda na patriotyzm wtedy powstała, prawda? To się to wszystko rozkręcało, ale tak naprawdę to też pokazuje lata zaniechań. To, co zastałem jako wiceminister spraw zagranicznych, to na przykład, podam Państwu przykład taki ze Stanów Zjednoczonych, pani dyrektor Instytutu Polskiego ze Stanów Zjednoczonych, zresztą pochodzące z Wielkopolski, zaprosiła na koszt polskiego podatnika, to jeszcze była pani nominowana przez poprzednie rządy, ona została odwołana przez nas. Zaprosiła panią związaną z redakcją Gazety Wyborczej, panią Annę Bikont. To jest taka pani prezentująca sposób widzenia historii jak Jan Tomasz Gross, w tym duchu. I ta pani zrobiła objazd, tournée po Stanach Zjednoczonych, zaproszona, czyli wszystkie bilety, noclegi, bilety lotnicze, noclegi, inne działania promocyjne. Promowała swoje książki o tym, jak Polacy mordowali Żydów i jak tam jeszcze rozkradali ich majątki i tak dalej, i tak dalej. Owoc tej pracy naszych placówek zagranicznych z roku 2015, jeszcze przed zmianą, był taki, że w czołowych gazetach New York Times, Washington Post i tak dalej, pojawiły się artykuły no, z tej promocji, więc promocja była skuteczna, tak? Że Polacy jeszcze mają wiele do zrobienia, że tutaj są kolejne mroczne karty historii narodu polskiego i tak dalej, że muszą się rozliczyć i że nie wiadomo, jak to wygląda. Więc tak naprawdę w wielu przypadkach, choć nie zawsze, podkreślam, bo byli też naprawdę patriotycznie nastawieni dyrektorzy instytutów polskich, nawet w tamtych czasach, była to antyreklama, tak? Znaczy, uczciwie mówiąc, lepiej, żeby w ogóle nic nie robił taki instytut, niż żeby robił takie rzeczy, które jeszcze po prostu przynosiły nam negatywne owoce. Więc jeszcze raz wracam do tego, z czym kojarzy się Polska i w tym wymiarze nowoczesnym, gospodarczym,
turystycznym, ale też w tym wymiarze historycznym, który jest elementem naszej autodefinicji każdego człowieka. Czy jesteśmy narodem, który stawał po stronie dobra, który w momencie próby zdał egzamin, czy jesteśmy narodem małym, podłym, który jeszcze powinien się tak naprawdę ze wszystkiego tłumaczyć. Celowo przejaskrają dwie narracje, ale one tak naprawdę to nie jest tylko w cudzysłowie mówię, oddanie hołdu bohaterom. To jest również gra o Polskę dzisiaj i jutro. Jaką będziemy mieli opinię? Czy nasze dzieci i wnuki wyjeżdżając za granicę będą dumne z tego, że są Polakami, czy będą, że tak powiem, unikać mówienia w języku polskim, tak, bo skąd jesteś z Polski, a wy mordercy, tak, wy mordowaliście Żydów, wy byliście nazistami i tak dalej. No, to jest gra w wymiarze indywidualnym, ale też w wymiarze wspólnotowym o nasze jutro. To nie jest wcale historia, cofanie się do tyłu jest narzędziem tego, co będzie jutro. Jakie mamy narzędzia? Jeszcze jednym zdaniem. Mamy narzędzia dyplomacji. Otóż naszych ambasad mamy 24 instytuty polskie, a więc takie narzędzia naszej dyplomacji promujące właśnie historię i kulturę. Państwo polskie oczywiście tutaj nie chcę dłużej mówić, bo mamy eksperta w naszym gronie. Ma Instytut Pamięci Narodowej, Państwo Polskie ma Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Instytut Pamięci Narodowej i Ministerstwo Kultury dba zarówno o ten wymiar edukacyjny, jak i choćby też wymiar polskich pomników, zabytków za granicą, to czym kiedyś zajmowała się Rada Pamięci Walki i Męczeństwa. Wreszcie jest Instytut Adama Mickiewicza, instytucja podległa ministrowi kultury, która zajmuje się promocją polskiej kultury wyłącznie. Więc tych narzędzi jest sporo, ale tak naprawdę my jako państwo polskie powinniśmy oddziaływać szerzej. Mnie osobiście bardzo boli nie mi recenzować inne ministerstwa, ale no, mija trzeci rok naszych rządów, ja zawsze apelowałem, chciałbym coś pokazać. Gdzie są filmy o Pileckim, gdzie są inne dzieła, które moglibyśmy za granicą pokazać. Ja nakazałem każdemu naszemu instytutowi polskiemu, każdej naszej placówce pokazywać film o polskim tytule Azyl Zuki Perswife. Nie wiem, czy Państwo to oglądali, słyszeli o tym filmie. To jest taki film o rodzinie Żablińskich, dyrektorze warszawskiego ZOO, który w tym ZOO z narażeniem życia ratował innych, tak? Ratował innych. Świetny film, znakomity. Warto go, zresztą możemy tutaj pomyśleć, żeby zrobić jakąś promocję tego filmu, jednoznacznie pozytywnie pokazujący Polaków. Ale tak naprawdę, jakbyśmy chcieli znaleźć jakiś inny film atrakcyjny, żeby pokazać obcokrajowcom, to nie jest takie łatwe, bo gdzie są te filmy, prawda? Jest film Ida, ale to jest film tak naprawdę ładny artystycznie, mi się on artystycznie, poza tym ujęć, zdjęć podobał, natomiast jego przekaz jest, powiedziałbym, no nieakceptowalny, tak? Bo zwróćcie Państwo uwagę, jest to film dotykający tematyki Holokaustu, gdzie nie ma nigdzie Niemca przez cały film, tak? Okazuje się później, że zbrodni na Żydach dokonali Polacy i to jeszcze po to, żeby przejąć majątek tych Żydów, których zabili. I w zasadzie sugestia z tego filmu jest taka, że każdy Polak ma taki sekret jakiś mroczny, co robił w czasie II wojny światowej. I to, że jest to jeszcze podane bardzo pięknie i ładnie, to tym gorzej tak naprawdę dla nas. No, taka jest moja osobista opinia. Jesteśmy po to, żeby dyskutować, więc możecie się Państwo mnie zgadzać. Jestem tutaj otwarty na debatę, ale jeszcze raz podkreślam, to jest gra o jutro. I bardzo się cieszę, może jeszcze jedno zdanie o wspólnej inicjatywie z IPN-em. Światowe Dni Młodzieży to była operacja, którą bardzo chcieliśmy wykorzystać i też to wszystko, co działo się w Lesznie, było również współfinansowane ze środków MSZ-u. Leszno wygrało taki grant w MSZ-cie, ale to, co zrobiliśmy z IPN-em, jest myślę czymś, czego nie było po 1989 roku w Polsce. Mianowicie wydaliśmy
krótką publikację 80-stronicową z pięknymi ilustracjami, bardzo atrakcyjną taką wizualnie, z prostym, jasnym dla obcokrajowca tekstem o historii Polski, przewodnik po 1050-leciu Polski. I wydaliśmy to w 9 językach, w nakładzie, uwaga, 1 000 000 egzemplarzy. Tutaj patrzę na pana dyrektora, zwykle nakład w Polsce teraz książek to jest ile? 5-10 tysięcy. Komercyjnie 2000. Komercyjnie 2000. Na ogół 1000. Takie są nakłady w Polsce. My wydaliśmy publikację wspólnie 1 000 000 egzemplarzy, 9 języków. Pomysł był taki, żeby każdy obcokrajowiec, każdy młody człowiek, który przyjeżdża do Polski, otrzymał do ręki w swoim języku, nie chcę powiedzieć, wybaczcie Państwo za ten kolokwializm, łopatologiczną, prostą historię Polski. Bo czasem ci ludzie gdzieś tam z Argentyny nic nie słyszeli o Polsce i trzeba wszystko wytłumaczyć, tak? I no muszę Państwu powiedzieć, że ta książka cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Jest cały czas do pobrania w pliku PDF ze strony NSZ-u we wszystkich tych 9 językach, więc polecamy się. I drodzy Państwo, taka scena. Niedawno leciałem z Madrytu do Polski i patrzę, siedzi młoda studentka, skądinąd bardzo urodziwa, więc zwróciłem uwagę i patrzę, czyta po hiszpańsku historię Polski, przewodnik po 1050-leciu Polski, więc od kogoś dostała i się ten, więc tutaj właśnie o to chodzi, żeby w tej publikacji wszystko było opisane, o Polakach ratujących Żydów, o wielkich postaciach, Koperniku, Chopinie i tak dalej w naszej historii. Chodzi o to, żeby się po prostu przebić z naszą narracją. To nie będzie łatwe, skoro było prawie 80 lat zaniedbań, to nie liczmy, że to się uda zrobić w 2-3 lata, ale trzeba próbować. Jestem sam bardzo ciekawy naszego dzisiejszego spotkania, naszej debaty, bo nie ukrywam, że to dla mnie będzie też ważny element burzy mózgu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan minister tutaj wspomniał, jak ważna jest polityka historyczna. I rzeczywiście jest tak, ja dam przykład Polki, która, słyszałem taką historię, Polka, która spotkała się z czymś takim w Brukseli. Jeden z profesorów nie podał jej ręki, bo powiedział, że jest z tego kraju, gdzie mordowano Żydów. Więc to pokazuje, jak polityka historyczna tak naprawdę jest potrzebna. Nawet jeżeli będziemy dużo reklamować naszego designu, naszych samochodów, nasze jabłka i tak dalej, to jeżeli będą nas uważać za nazistów, to tak naprawdę zawsze ta percepcja Polski będzie tak naprawdę negatywna. Dlatego tak ważne są też te działania, które podejmuje Instytut Pamięci Narodowej. Ja tutaj też, co prawda nie ma z nami profesora Waldemara Handke, ale zawsze mówi, że uważa to za cud, że w 1998 roku udało się uchwalić ustawę o powstaniu Instytutu Pamięci Narodowej. Obecnie to już jest 18 lat działalności Instytutu Pamięci Narodowej. To jest ponad właściwie kilka tysięcy publikacji, czasopism, różnego typu filmów, konferencji, wszelkie działania Instytutu Pamięci Narodowej, w tym portale internetowe. I teraz bardzo proszę pana dyrektora Rafała Reczka o zaprezentowanie i powiedzenie kilka słów na ten temat. Szanowni Państwo, to duża przyjemność. W dużym skrócie, nim troszkę poopowiadam, chciałbym Państwu coś pokazać, o czym później też powiem. Mogę prosić o wyciszenie, o zgaszenie światła. Polska, kraj, w którym żyjemy. Każdy
swoje godło, flagę i hymn. Są to symbole narodowe i Polska też takie ma. Dziś chcę wam o nich opowiedzieć. Pomoże mi w tym ta magiczna książka. Bądźcie teraz bardzo grzeczni i słuchajcie uważnie. Ja też zamieniam się w słuch. Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, trzej bracia, Lech, Czech i Rus, przemierzali krainy w poszukiwaniu dobrego miejsca na swoje nowe osady. Rus i Czech znaleźli je wcześniej, a Lech pojechał dalej sam. To, szanowni państwo, fragment filmu przygotowanego przez Instytut Pamięci Narodowej, ponieważ takie będą narody, jakie młodzież wychowanie, mówił poeta. Mamy współcześnie taką, a nie inną sytuację geopolityczną, sytuację międzynarodową, otwartość świata. Wielu ludzi wyjeżdża z naszego kraju, by realizować swoje pasje i inspiracje. Wielu wyjechało w pogoni za chlebem. Wielu żyje i funkcjonuje w różnych państwach całego świata. Już w którymś pokoleniu po tej emigracji czasów zniewolenia komunistycznego. I to są materiały, filmy, które kierujemy i do dzieci i młodzieży w naszym kraju, ale też i do dzieci i młodzieży tej wspólnoty emigracyjnej, tak by one miały ten walor edukacyjny, by z jednej strony w przystępnej formule mogły też uczyć się języka polskiego, ale też poznawać tradycje i kulturę właśnie w taki sposób przygotowany dla dzieci, w historii, w kolorach, w grach, w zabawach. Tak by ci młodzi ludzie, mieszkając i funkcjonując w tych swoich nowych ojczyznach, bo wielokrotnie one już tymi ojczyznami są, mieli poczucie świadomości, tożsamości, skąd pochodzą, a później oni odgrywają w wielu sytuacjach politycznych już tych miejsc bardzo ważną rolę na terenie kraju, w którym funkcjonują. Te wspólnoty polonijne mają dużą moc oddziaływania, więc też ten bagaż patriotyzmu, przepraszam za określenie, ale myślę, że warto powiedzieć, ten depozyt patriotyzmu, który my im zaszczepimy, będzie w perspektywie owocował. To jest też taka przystępna forma trafiania do dzieci i młodzieży współcześnie, ponieważ to jest wykorzystanie współczesnych nośników, które są realizowane. I tutaj dzieci w prosty i przystępny sposób mogą dowiedzieć się o historii naszego kraju, pograć sobie w gry online. Mogą mieć małe materiały edukacyjne, które rodzice z niedużym wysiłkiem mogą im pokazywać, mogą z nimi coś w domu, bawiąc się, przekazać w formie pozytywnych wartości. I to jest coś, co chcemy zadedykować młodszemu pokoleniu, ale i też te zajęcia, to jest taka inicjacja, która ma doprowadzić do tego, że starsze pokolenie też sięga po historię. My staramy się pracować w wielu wymiarach i w takim tym tradycyjnym w szkołach i w tym naukowym poprzez realizację sesji naukowych i konferencji naukowych. Też w tym, kiedy staramy się docierać do odbiorcy nowoczesnymi formami przekazu. Jedną z takich form przekazu są portale tematyczne i one z jednej strony mają wymiar historyczny i edukacyjny w Polsce, ale też i wersje obcojęzyczne, ale i inne, które są przygotowywane tak naprawdę z powodu konieczności nie tylko stricte edukacyjnej, bo nie wiedzieć pewnych rzeczy to nie jest żadna ujma. Błędem jest trwać w takiej nieświadomości, niewiedzy i my ten proces zaniechań w kształceniu przez cały okres państwa komunistycznego próbujemy teraz zmieniać, ale są i też te portale, które
są odpowiedzią na to wszystko, co dzieje się w polityce międzynarodowej. No, takim portalem jest portal o niemieckich obozach koncentracyjnych. I on ma tutaj różne warstwy językowe. Wiadomo, dla nas język polski, język angielski, język niemiecki, francuski, rosyjski i czeski. I tutaj wchodząc, każdy, kto wchodzi na ten portal, dowiaduje się, jak wyglądała prawda historyczna, jak ta prawda jest teraz zniekształcana w wielu sytuacjach w sposób celowy, niekiedy wynikający z braku wiedzy i kompetencji i takiej ignorancji historycznej. I to jest ten obszar, w którym my pokazujemy, jak państwo niemieckie, III Rzesza Niemiecka na terytorium byłego państwa polskiego II Rzeczypospolitej zorganizowała obozy śmierci, by realizować swoją politykę. To również szeroko propagowane działania filmowe, bo to jest też coś ważnego, czym chcemy docierać, ponieważ młodzi ludzie dziś funkcjonują w całkiem innej przestrzeni takiego życia codziennego, niż jak to miało miejsce jeszcze kilkanaście lat temu. Pokolenie moich rówieśników wiedziało, że istnieje tylko pierwszy, drugi program w telewizji, żeby go zobaczyć na zmianę, trzeba było podejść i przełączyć. Pokolenie moich rówieśników, którzy mają dzieci, to już jest pokolenie wychowane z telefonem, smartfonem, laptopem i to są rzeczy, które oni intuicyjnie obsługują od pierwszych miesięcy swojego życia. To jest dla nich tak naturalne, jak dla nas zabawa klockami. Więc dla nich naturalnym formą docierania do wiedzy jest wykorzystywanie tych nośników, więc i my te nośniki przygotowujemy i przestawiamy na formaty dostępne w internecie, laptopach, telefonach komórkowych, a jak będzie wyglądało za 10 lat, tego nie wiemy, bo na pewno coś zostanie wymyślone, coś, co będzie jeszcze bardziej nowoczesne. Też ten element współpracy międzynarodowej to jest powstawanie czegoś, co ma już doskonałą tradycję w Polsce, przystanku Historia, czyli miejsc, które mają swoje siedziby poza miastami, w których ulokowane są oddziały Instytutu Pamięci Narodowej. Oddział w Poznaniu ma takie siedziby trzy, to jest przystanek Historia w Poznaniu, przystanek Historia tutaj w Lesznie u pana dyrektora i trzeci przystanek Historia w Zielonej Górze. I to jest miejsce naszych spotkań ze społecznością lokalną, ale też od około 2 lat intensywnie otwieramy takie przystanki Historia na terenie całego świata. Teraz oddział w Poznaniu i Szczecinie. Chcemy otworzyć taką placówkę w Berlinie i prowadzimy rozmowy, gdzie moglibyśmy, współpracując z kimś, w takiej siedzibie się umiejscowić i już na miejscu takie działania prowadzić, bo wiemy z doświadczenia tych placówek w Europie Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych, w Europie Wschodniej, że to są miejsca, do których przychodzi bardzo wiele osób, nie tylko miejscowej Polonii, ale też bardzo wielu mieszkańców rdzennych danego kraju, zainteresowanych historią. Także ten wymiar historii na różnych płaszczyznach, w różnych miejscach, zróżnicowany, jeśli chodzi o tą formę nośnika, którym chcemy docierać, ma właśnie temu służyć, żeby z jednej strony wychowywać młode pokolenie Polaków w Polsce i na obczyźnie, ale też i to starsze pokolenie, by ono było bardziej świadome. Wychodząc od takich rzeczy podstawowych, najprostszych, tutaj pan poseł przywołał słowo w takiej formule łopatologicznej. No ona taką musi być, bo nie tak dawno, kilka lat temu w Poznaniu była taka sonda, z kim kojarzy się tobie Tadeusz Kościuszko i jego najważniejsze osiągnięcie. No i te pytania były różne, odpowiedzi, przepraszam, były różne. Z reguły nie bardzo oscylujące wokół postaci i tego, czego dokonał Tadeusz
Kościuszko, no ale jedno z pytań, to jedna z odpowiedzi, no ubawiła mnie, ale tak naprawdę to był taki śmiech przez łzy, bo na pytanie, z kim kojarzy się pan Tadeusz Kościuszko i wydarzenia, które w swoim życiu zrobił, pan odpowiedział, nie wiem, nie jestem z Poznania. No więc jeśli Tadeusz Kościuszko nie wiemy, bo nie jestem z Poznania, to są właśnie takie sytuacje, że myślę sobie, że gdybyśmy tak postawili kilkunastu młodych ludzi z Polski, kilkunastu ze Stanów Zjednoczonych i zapytali o Kościuszkę i Puławskiego, to myślę, że Amerykanie lepiej by na tym tle wypadli niż Polacy, ponieważ oni też tam są bohaterami narodowymi. I tutaj i to pokazuje. Ja osobiście cieszę się, że na naszych uroczystościach patriotycznych teraz śpiewamy pełną wersję hymnu, ponieważ dawniej tego nie ma. Ja też mam takie zajęcia ze studentami z muzyki w PRL-u i jej wpływu na system, czyli generalnie negacja systemu komunistycznego w muzyce, w sztuce. I my nie doceniamy wielokrotnie tej warstwy, nie znamy treści hymnu. Kiedy pytam się studentów, to oni tego hymnu nie znają. Pierwszą zwrotkę tak jak wszyscy, ale pozostałe już ich nie znają. Dzieci w Stanach Zjednoczonych hymn znają. Jednym z podstawowych kryteriów przyznania obywatelstwa w Stanach jest znajomość między innymi hymnu w całości, prawda? No więc to są rzeczy. Ja się cieszę, że coraz częściej święta państwowe to jest moment, w którym mamy barwy narodowe, w którym cieszymy się tym walorem patriotycznym i między innymi dlatego jest ta, wrócę do tego wątku już kończąc, historia w kolorach, żeby młodzi ludzie utożsamiali się z barwami narodowymi, z godłem, z herbem, żeby wiedzieli, żeby radość z eksponowania flagi, z mówienia o tym, że jest Polakiem, była dla nich tak naturalna, jak mówienie o rzeczach dla nich najprzyjemniejszych, bo życie w wolnym i demokratycznym państwie jest radością i przyjemnością, ale jest też zobowiązaniem, bo jak mówił minister Beck, wolność nie jest dana raz na zawsze i nie za wszelką cenę, więc tutaj my te działania chcemy prowadzić, współpracując z wieloma podmiotami, a im więcej nas zaangażowanych w ten proces będzie, tym te młodzieży chowanie, jak mówił poeta, będzie jeszcze lepsze i będziemy z jeszcze większą nadzieją w przyszłość mogli spoglądać, bo gdy teraz popatrzymy, to już jest ostatnia taka konstatacja, szczególnie latem, to coraz więcej młodych ludzi chodzi w t-shirtach z patriotycznymi nadrukami i coraz mniej widzi się tych, którzy noszą na przykład na t-shirtach Che Guevara, no bo fajny rastafarianin, kolorowe włosy, kolorowa czapka, tylko nikt z nich nie bardzo ma świadomość, kogo zakładają, prawda? O ile Hitlera świadomie by nie założyli, bo wiedzą, kto to jest, o tyle o Che Guevarze się nie nauczyli, więc nie bardzo wiedzą, kto to jest. Wygląda barwnie, więc go noszą. I cieszę się, że te rzeczy odchodzą, a bohaterowie współczesnej Polski walki o niepodległość zajmują miejsca komunistycznych oprawców i tych, którzy system komunistyczny, socjalistyczny i komunizm propagowali. Bardzo dziękuję. Dziękuję panie dyrektorze. I teraz bardzo proszę dyrektora Andrzeja Kuźmińskiego o powiedzenie, jak można promować Polskę poprzez takie instytucje samorządu, jak na przykład Miejska Biblioteka Publiczna. Bardzo proszę. Czy ja mogę anegdotę na czas przygotowania? Pamiętam, kiedyś tłumaczyłem dyplomacie z wschodniej Azji coś o związanego z II wojną światową. Przepraszam, nie dyplomacie, tylko spotkanemu przechodniowi, ale wykształconemu. I on mówił Second World War. Ja mówię, że z Polski jest. I on taki myślę sobie pewnie jakąś anegdotę związaną z Polską, coś powie. I on mówi, wiem, I know. Hitler. Naprawdę, ja był taki z siebie dumny, że wiedział. Coś wiedział, ale a propos koniecznej łopatologii niestety, bo ludzie za granicą, zwłaszcza gdzieś dalej od naszych granic, tak tego nie przeżywają. Bardzo ważne jest, żeby wszystko.
Bardzo dziękuję naszym gościom za przybycie, organizatorom. I myślę, że wybraliście najlepsze miejsce na świecie na taką konferencję, na taką debatę. Dlatego, że biblioteka też uczestniczyła w przedsięwzięciach, które miały na celu promowanie Polski, promowanie naszej historii, a przede wszystkim osiągnięć, które przez lata ukształtowały nas jako naród niezwykły, wybitny i naród, który czeka dobra przyszłość, myślę. I może być wzorem dla innych. I realizowaliśmy dwa projekty w ubiegłym roku dzięki współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Jeden jako partner Fundacji Terra Humana i to był projekt realizowany na Ukrainie. Nazywał się Nowe Idee w Rozwoju, czyli kreatywne polskie samorządy lokalne dla ukraińskich gromad. Chodziło o to, żeby wesprzeć organizacje pozarządowe, żeby wesprzeć liderów w tej decentralizacji Ukrainy, bo to był bardzo ważny okres. On trwa do dzisiaj, ten okres w kształtowaniu się społeczeństwa ukraińskiego, instytucji ukraińskich. I dlatego uznaliśmy, że to przedsięwzięcie, nasze doświadczenia, nasza wiedza może tam bardzo pomóc. Drugi projekt realizowany był w Czechach. To jest jakby wybór jednego z państw Grupy Wyszehradzkiej, z którym chcieliśmy nawiązać relacje. I tam chcieliśmy poprzez współpracę z bibliotekami stworzyć w bibliotekach centra informacji o Polsce, o tym, co się dzieje, jakim jesteśmy krajem, jak mamy bogatą historię i z czego my możemy się tutaj, czym możemy się szczycić. I większość przedsięwzięć na Ukrainie odbywała się w ramach takich jednodniowych seminariów w 17 obwodach wschodniej, centralnej i południowej Ukrainy. Także przedstawiciele biblioteki, w tym znani wam pani Ewana Bzdyjak-Bartkowiak, pan Damian Małecki i ja, odwiedziliśmy po prostu większość obwodów, spotykając się tam z samorządowcami, z mieszkańcami. I to było między innymi w Kramatorsku, Siewierodoniecku, Charkowie, Sumach, Połtawie, Dnipro, Melitopol, Cherson, Mikołajów, w Odesie, Żytomierzu, Winnicy, Chmielnickim, Kropiwnickim, Czerkasach, Czernichowie i w Kijowie. To były niezwykłe spotkania, które trwały po kilka godzin, po nieraz 8-10 godzin, dlatego że przyjeżdżali ludzie z odległych terenów od tej stolicy obwodu, żeby dowiedzieć się, jak Polacy tworzyli samorząd, w jaki sposób Polacy tą samorządność wcielali, a także jaką rolę mogą w tym pełnić biblioteki. I nasza biblioteka nie rozgromadziła, się okazało, że dyrektorzy zamykali biblioteki w swoich miastach, brali wszystkich pracowników i przyjeżdżali na te seminaria, po to tylko zobaczyć, jak ważną rolę może pełnić biblioteka też w decentralizacji na Ukrainie. A my wykorzystywaliśmy przykłady naszej wizji, naszej biblioteki, którą będziemy, myślę, niebawem budować i wykorzystywaliśmy też nasze doświadczenia. Także dzięki temu mieliśmy i kontakt z tymi ludźmi, poznaliśmy warunki, w jakich oni pracują i przyszło im tworzyć, ale również mogliśmy się podzielić naszymi doświadczeniami. I w sumie przewinęło się przez te nasze spotkania ponad 800 osób. Odbyliśmy 17 briefingów prasowych, gdzie byli tylko dziennikarze, z czego ponad 80 informacji i prasowych, i telewizyjnych, radiowych ukazało się na Ukrainie, które właśnie opowiadały o polskich doświadczeniach, o polskich przykładach. Także efektem tego było stworzenie strony internetowej, wydanie folderów prezentujących Polskę i nasze doświadczenia, a także publikacje w języku ukraińskim, po to tylko, żeby ta wiedza, czy ta opowieść nasza, którą prezentowaliśmy na Ukrainie, pozostała dłużej po naszym wyjeździe. I efektem tego jest zresztą do dzisiaj bardzo aktywna działalność na stronach internetowych tych projektów, a także spotkania, korespondencje, właściwie kontakty, które nawiązaliśmy będąc na Ukrainie. Dużo nowych rzeczy udało nam się też przekazać w Czechach. Zaczęło się właściwie, że projekt rozpoczął się podpisaniem umowy z biblioteką czeską w miejscowości Havlíčkovy Brod. I ta
umowa rozpoczęła współpracę między innymi w dziedzinie kultury i propagowaniu tego, co polskie, opisywaniu Polski. I tutaj na pewno więcej powie pan Marcin Kochowicz, jak wyglądała ta współpraca w sferze kultury, galerii, ponieważ również jego zaprosiliśmy do współpracy i ma swoje doświadczenia, swoją opowieść. My natomiast chcieliśmy zaprezentować najważniejszych pisarzy polskich, historię. Jednym z ciekawszych projektów i opowieści był o losach Mickiewicza tu na terenie Wielkopolski. Było mi tym łatwiej, że wcześniej pisałem o tym książki i przygotowaliśmy po prostu taką opowieść o Mickiewiczu w Wielkopolsce, w języku czeskim oczywiście, włącznie z folderami, z katalogami tych wystaw, także to znalazło swoje odzwierciedlenie na Morawach, ale muszę wam powiedzieć, że my tu sobie dzisiaj siedzimy, rozmawiamy o tym, a w czeskich bibliotekach, w kolejnych czeskich bibliotekach te wystawy krążą i są prezentowane właśnie i są opowieścią o Polsce. Zrobiliśmy wystawę o Lesznie jako mieście grobowiaka, a największym wydarzeniem było udział w konferencji poświęconej barokowi, dlatego że okolice Moraw, szczególnie miejscowość Żdar, to jest taka perła baroku czeskiego. Tam tworzył też jeden z najbardziej znanych czeskich artystów, Santini. Byliśmy zaproszeni przez Towarzystwo Miłośników Santiniego po to, żeby opowiedzieć, jak wyglądał barok leszczyński, barok w Polsce. Także mieliśmy tam okazję po prostu pozostawić też ślad wielkopolski właśnie w postaci wystaw, zdjęć i opowieści o Lesznie. Czesi odwdzięczyli się tym samym. Mieliśmy tutaj w Bazylice Świętego Mikołaja piękną wystawę o najlepszych, ładniejszych, najważniejszych dziełach właśnie Santiniego, które mogli obejrzeć mieszkańcy miasta. Także ta współpraca da dalej i rozpoczęta właściwie takim projektem ministerialnym, teraz się toczy swoim kołem i będziemy w tym roku kontynuować to, mając na myśli także to, że ta wiedza się coraz bardziej rozszerza. I wszystkie te oba projekty były realizowane w tym, o czym mówił pan minister, w ramach projektów dyplomacji publicznej, czyli my, samorządowcy czy ludzie związani z biblioteką, z instytucjami kultury, zamieniliśmy się na krótki czas w dyplomatów i opowiadaliśmy o Polsce. Tak wyglądało to. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo panie dyrektorze. I właśnie, jak promować Polskę, jeżeli nie przez kulturę i sztukę? I na ten temat bardzo proszę pana dyrektora Kochowicza parę słów na temat kultury, sztuki i promowania przez takie organizacje jak Wielkie Biuro Wystaw Artystycznych. Dziękuję za zaproszenie. Szanowni państwo, promowanie kultury w historii Polski w mniejszym zakresie, jeżeli chodzi o Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych, no jest czymś naturalnym. Jest naturalnym koleją rzeczy, koleją współpracy, którą nawiązujemy. Wspomniał pan dyrektor o naszej wizycie w Czechach. I Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w wyniku tych spotkań, czy to w Polsce, czy w Czechach, bo tych spotkań było parę, już w tym roku zorganizuje wystawę czeskiej grafiki w Polsce. Już rozmawiamy o roku 2020. Czasami łapię się za głowę, bo brzmi to trochę tak jak Terminator 4, 2020 rok, ale już o takich terminach rozmawiamy. Więc jesteśmy otwarci na tą współpracę. Ona często uzależniona jest, nie da się ukryć, od środków finansowych. Więc stawiamy sobie takie cele krótkoterminowe, które jesteśmy w stanie ogarnąć naszym budżetem lub możliwościami pozyskania środków zewnętrznych. I są też takie cele, które są czasami w sferze pewnych marzeń, takich naszych oczekiwań, tego czegoś, co byśmy chcieli do danego punktu dojść, a nie wiemy, jak ta przyszłość się ułoży. Mówiliśmy tutaj o tym, jak te instytucje mogą się włączyć. I z perspektywy oczywiście Leszna musimy zdawać sobie sprawę o tych proporcjach. Z perspektywy Leszna możliwości Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych ta promocja zapewne jest w jakiś sposób ograniczona. Ale w sytuacji, w której pojawiają się możliwości, żeby wypromować w świetny sposób, myślę, Polskę, korzystamy z nich skrzętnie. Tutaj wspomniał pan minister o roku 2016, kiedy spora grupa, bo myślę, to było kilkaset tysięcy ludzi, odwiedziło Polskę na Światowe Dni Młodzieży, milion. Leszno odwiedziło 500 czy 600 Hiszpanów. No, rzecz niespotykana. Myślę, że jak ktoś kiedyś będzie pisał historię Leszna, to taki fakt, że 600 osób z takiego dosyć egzotycznego kraju, jakby nie patrzeć, jeżeli chodzi o kierunek turystyczny, czyli
Hiszpanie przyjechali do nas, a nie my do nich. Wykorzystało to miasto w sposób, myślę, doskonały. Pokazano Leszno, a przy okazji Polskę, z różnych stron, z bardzo różnorodnych stron. Poznali naszą kulturę, mieszkając u mieszkańców Leszna, poznali instytucje kultury, ich program. Polska gościnność, o której często mówimy, no myślę, że tutaj została w jak najlepszy sposób pokazana. No myślę, że ankiety, które wypełniali, a zapewniam Państwa, że to nie, tych ankiet nie wypełnialiśmy my, kiedy ich już nie było, pokazywały, że na 70 parę osób, które na przykład wypełniały jakąś ankietę, 71 było bardzo, bardzo zadowolonych i faktycznie uśmiech nie schodził z ich ust. Myślę, że to miasto Leszno przez te parę dni też inaczej wyglądało. Było też doświadczenie dla nas niezwykłe, ponieważ nie zawsze możemy przygotowywać coś dla osób, które są dla nas pewną niewiadomą. Swoją publiczność znamy z grubsza, natomiast te osoby były taką niewiadomą i to też dla nas było doświadczenie niezwykłe. Mogliśmy się wymienić informacjami, sposobem postrzegania świata i mówimy tutaj o pewnej roli ambasadorów, czy to w postaci instytucji tych osób, to ja myślę, że te osoby, które wróciły do tych swoich krajów, są niezwykłymi ambasadorami Polski, polskiej kultury, polskiej gościnności, sposobu życia. Tak anegdotycznie powiem, że kiedy Hiszpanie przyjechali tutaj, no jakby nie patrzeć z ciepłego kraju, to przez tydzień poprzedzający te Światowe Dni Młodzieży w Lesznie padało, było bardzo brzydko. Kiedy Hiszpanie przyjechali, było ogromne słońce. Wcześniej był ten deszcz, potem to słońce, więc to była piękna zieleń. I dla nich ten czas, no, zobaczyli, że jest piękna zieleń, jednocześnie są upały takie jak u nich. Jak mieliśmy warsztaty te plastyczne zorganizowane przy inkubatorze, chcieliśmy także pokazać tę sferę biznesu, pokazać tą część miasta, która żyje z biznesu. Tamte warsztaty artystyczne zorganizowaliśmy, no to oni wszyscy byli, powiedzmy, porażeni słońcem. I to też było dla nich zapewne takie doświadczenie. Mówił tutaj pan minister o tych niedźwiedziach chodzących po ulicy. To zapewne ta grupa o tym nigdy nie, nawet im się to nie przyśni. I myślę, że te osoby, mówimy tu o Hiszpanach akurat w tym konkretnym przypadku, wcześniej o Czechach, ale mamy kilka milionów Polaków poza granicami kraju, które w ostatnim czasie, ja już nie mówię o tych pozostałych Polakach, którzy przez wiele lat już są poza granicami kraju, ale mówię o tych kilku milionach Polaków, którzy wyjechali poza granicami kraju za chlebem, mówiąc najprościej, często to są też cele edukacyjne, często potem jakieś miłosne historie, często po prostu proza życia, ale wyjechało to kilka milionów, to jest Polaków, to jest fakt. Oni tam żyją. Każdy z nas, myślę, że ma w rodzinie czy wśród znajomych takie przypadki. U mnie w rodzinie także. I to są ambasadorzy też Polski. To, jak oni tam żyją, jakimi są ludźmi. Jeżeli mają dużo kolegów, dużo znajomych, ludzi, którzy ich cenią za na przykład za fachowość pracy, że na nich można polegać, to obraz Polski, oczywiście to jest taki trybik tylko malutki, to jest taki ułamek procenta, ale zmienia się i to są takie... Te głębsze zmiany wymagają czasu. Zapewne żadna akcja marketingowa, promocyjna nie zmieni postrzegania Polski czy żadnego innego kraju jedną akcją. Czy to będzie nawet najlepsza akcja, to będzie ten efekt wow przez moment. Natomiast takie coś, co jest w nas w głębi i w głębi też wszystkich osób z zewnątrz, które postrzegają Polskę w taki lub inny sposób, te zmiany wymagają czasu i to chociażby takiego. Ja tylko powiem Państwu już na sam koniec tak anegdotycznie. W zeszłym tygodniu szedłem na spotkanie i w pewnym momencie do tego budynku, w którym to spotkanie miało się odbyć, wchodziła osoba. Wówczas nie zwróciłem uwagi, ale o tak ciemniejszej karnacji. Nie zwróciłem wówczas uwagi, ale to jest jakby ciąg dalszy tej historii. I ta osoba zamykała drzwi, aż ja do tego pomieszczenia wchodziłem, to tak zaczęliśmy trochę szarpać te drzwi. No, ta osoba mnie przeprosiła, ja powiedziałem dzień dobry, uśmiechnęliśmy się. No i wszedłem do tego budynku. I za chwilę się okazało, że my mamy wspólne to spotkanie. I tak sobie pomyślałem, że to była moja naturalna reakcja oczywiście, że jej się uśmiechnąłem i przywitałem i jakby to się rozeszło po tak zwanych kościach. Ale wyobrażałem sobie sytuację, że mógłbym zareagować w taki sposób niewłaściwy i przy szarpaniu tych drzwi parę słów powiedzieć jakichś takich niewłaściwych. I teraz proszę sobie zobaczyć, to był mieszkaniec Chile i myślę, że to doświadczenie, bo później się uśmiechaliśmy do siebie, bo mieliśmy to wspólne doświadczenie, on z tej jednej strony, czyli ja z tej drugiej. Natomiast gdybyśmy wymienili taką jakąś niefajną historię tutaj, to byłoby inaczej, a tak jest inaczej. Myślę, że po prostu jak każdy z nas ten kawałek tej cegiełki do promowania Polski, ale nie na taki
nie w kategoriach stawiania sobie celów, czyli no będę miły dla kogoś, bo promuję Polskę, tylko po prostu bądźmy fajni i to jest taki kamyczek do tej całej góry, którą trzeba. W Holokauście to trochę wybiega oczywiście za ten krąg zainteresowań Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych, ale tu się pokrótce odniosę. Te nasze doświadczenia Polski są tak traumatyczne, że my umownie o tym ani nie chcemy, ani nie możemy zapomnieć, tak to przynajmniej ja to czuję. Natomiast te doświadczenia, to też było wspomniane, w wielu innych krajach są na tyle mało istotne, że w jakiś sposób oni są już w innym miejscu, oni mają inny sposób postrzegania. Tak jak mówimy, u kogoś to mogło się zakończyć mandatem, pomoc, u nas kończyło się to karą śmierci. Na liście osób nagrodzonych za pomaganie, za ratowanie Żydów, Polacy zajmują pierwsze miejsce, a drugie miejsce ma chyba Holandia, ale jednak ciężar tych doświadczeń holenderskich, tych doświadczeń polskich jest inny, mimo że tam jest chyba niewielka ilość tych głosów. Jeszcze tylko tak już naprawdę na sam koniec. Jakiś czas temu czytałem o doświadczeniach Polski i chociażby Ameryki, o tych dwóch światach, o dwóch spojrzeniach. No i z tego co kojarzę, to Amerykanów, którzy są nagrodzeni medalem sprawiedliwych, jest 5 chyba, a Polaków jest ponad 6000, mogę się troszeczkę mylić. I to pokazuje też te proporcje i myślę, że czasami z takich zwykłych, prostych faktów trochę pewna gra tutaj, można grać takimi liczbami, które przemawiają do wyobraźni. Jak tu powiemy, że jest 5 na kraj, który ma nie wiem, prawie 10 razy tyle obywateli co Polska, a my tu mamy ponad 6000, to przemawia do wyobraźni. No i oczywiście te cele krótkoterminowe musimy sobie stawiać, coś co możemy ugrać teraz i te cele, które buduje się przez lata. Przepraszam, czy ja dobrze słyszałam? 5 ludzi w Ameryce? Tak jest. Mogę się pomylić o jednego chyba. Komentarz może do tego. 6,5 tysiąca Polaków jest na tej liście, drudzy są rzeczywiście Holendrzy, z nich 5 tysięcy, trzeci są Francuzi, 3 tysiące. Porównywanie między krajami nie do końca jestem pewien, czy ma sens, no bo Polaków jest powiedzmy więcej niż Holendrów, było tu też więcej Żydów, ale też z drugiej strony u nas była kara śmierci, tam była kara więzienia. Na tej liście Instytut Yad Vashem dodaje, że liczby dotyczące krajów z Europy Środkowej są prawdopodobnie niedoszacowane, ponieważ te kraje nie miały kontaktu ze światem zachodnim. W związku z tym prawdopodobnie tych ludzi w krajach środkowej i wschodniej Europy jest znacznie więcej. Natomiast to, co szokuje, bo jeżeli ktoś mówi, no dobrze, ale w Polsce było dużo Żydów, no to i więcej tych przypadków było, prawda? No to ja bym zaproponował, żeby zerknęli na to, ilu było Niemców, ilu było Rosjan, prawda? Bo tam diaspora żydowska była bardzo liczna, Żydów w Niemczech i w Rosji było bardzo wielu. Nie, i to są bardzo duże kraje. No Rosjan jest 140 milionów, Niemców 80 milionów, prawda? No i co, ilu jest Niemców, ilu Rosjan? No Rosjan jest 200, a Niemców jest 500. 200 Rosjan, bo Amerykanie, no ja rozumiem, no wojna nie toczyła się tam, tam nie mordowano Żydów, więc trudno to zarzucać Amerykanom, że tylko 5 ich tam jest. Natomiast 200 Rosjan ratowało Żydów, no i 6 tysięcy Polaków, no więc to takie porównanie moje tutaj. Bardzo dziękuję panu dyrektorowi. Właśnie, proszę państwa, fakty są po naszej stronie, tylko my musimy zrobić coś, żeby z tymi faktami się przebić. To właśnie tutaj słyszeliśmy, jak instytucje państwowe, jaką jest Instytut Pamięci Narodowej, instytucje lokalne, chociaż jak widać nie tylko tutaj lokalnie, ale też działają międzynarodowo. Ale teraz chcemy opowiedzieć o czymś bardzo ważnym, czyli o inicjatywie obywatelskiej. Bo tutaj pan dyrektor też mówił, że każdy z nas małymi elementami może promować Polskę na zewnątrz. Tak rzeczywiście jest, ale są też przykłady, że można zrobić coś więcej. I teraz na temat nowego portalu internetowego, który jest inicjatywą prywatną, oddolną, poproszę pana Zbigniewa Groszyka. Proszę państwa, moja przygoda z walką o dobry imidż Polski zaczęła się w roku 93 czy 94. Ja byłem studentem na stażu we Francji kilkumiesięcznym. Jak mnie zapytano, czemu wyście z Niemcami tak tych biednych Żydów w Oświęcimiu mordowali. Ja nie za bardzo byłem w stanie taką dyskusję podjąć, bo ja nie za bardzo wiedziałem, o co chodzi, prawda, tym ludziom, o co oni pytają, co to za dziwne pytanie. Jak później sobie przeczytałem przewodnik po Polsce i w tym przewodniku w rozdziale historia, w podrozdziale relacji między Polakami a Żydami właśnie wyczytałem, że
że nie było to przypadkiem, że Holokaust miał miejsce w Polsce, bo Hitler świetnie wiedział, że Polacy nienawidzą Żydów, w związku z tym wygodnie było to w Polsce te obozy zbudować, no bo wtedy personel, prawda, czyli Polacy tych obozów bardzo gorliwie mordował Żydów. No to zrozumiałem, o co chodzi. I przez wiele lat byłem bardzo mocno sfrustrowany, kiedy z takimi opiniami się stykałem. One są niestety na Zachodzie powszechne. Zwłaszcza we Francji, bo Francuzi mają swoje kompleksy, oni się skompromitowali w czasie wojny, oni leczą te kompleksy. Tak to jest, że łatwiej jest krytykować drugiego, niż przyznać się samemu do błędu, zwłaszcza jak się jest bogatym. Bogaci lubią krytykować biednych. No i co tam było? Trochę lepiej było z Anglikami. Anglicy jednak, jak ja rozmawiałem z nimi, to prawie wszyscy zawsze pamiętali o pilotach polskich, o Enigmie, coś tam wiedziało, więc w Anglii ten imidż był nieco lepszy, we Francji on był tragiczny. Ja w ogóle zawodowo się zajmuję energetyką, mam bardzo dużo kontaktów z ludźmi z Zachodu i jak tylko mogę, to tych inżynierów zabieram gdzieś tam, do Muzeum Powstania Warszawskiego, prawda, jak to jest gdzieś w Warszawie, no, jak gdzieś na południu Polski, no to oczywiście jest to Wawel, każde obowiązkowe szkolenie przechodzi skrócone z historii Polski, bardzo polecam, taka animated Polish History in 8 minutes, polska animowana historia w 8 minut. Ja zawsze streszczam polską historię w ciągu pół godziny i potem puszczam ten filmik, on jest pełen symboli, więc jak się go puści na początku, to nie do końca się rozumie. Natomiast jak ktoś te symbole zrozumie i ogląda potem ten filmik, to myślę, że to robi wrażenie. Także ci inżynierowie wiedzą już, co to jest husaria, że przez 100 lat nie przegrała bitwy, że pod Wiedniem tam uratowała Europę, prawda, przed zalewem islamu. Wiedzą, co to było powstanie warszawskie i tak dalej, i tak dalej. No ale zasięg tego jest mizerny, prawda? No tam nie wiem, z dwie osoby na miesiąc, więc tym się wielkich rzeczy nie zdziała. W związku z tym, i ponieważ stało się to moją jakąś taką pasją, niektórzy znajomi złośliwi twierdzą, że obsesją, no to skrzyknęliśmy się w taką małą grupkę entuzjastów, którzy nie są ani dziennikarzami, ani nawet historykami, natomiast którzy bardzo lubią historię. Tu kolega jest komornikiem, kolega jest instruktorem jazdy narciarskiej. Także skrzyknęliśmy się, stworzyliśmy taką inicjatywę, o której powiem, ale może minutkę tutaj poświęcę na parę refleksji, na temat imidżu Polski. Jaki ten imidż jest? Ja namiętnie czytam prasę zagraniczną, spotykam się z tymi ludźmi i jak Polska jest postrzegana, tak bardzo w skrócie. No, Polska ciągle jest postrzegana jako kraj biedny, oczywiście biedny jak na standardy europejskie, natomiast my już jeśli chodzi o PKB na głowę, taki miernik czasami krytykowany przez niektórych ekonomistów, ale dobrze oddający bogactwo kraju, myśmy przegonili parę lat temu Węgry, dwa lata temu Grecję, w tej chwili przeganiamy Portugalię. Jeżeli to tempo wzrostu się utrzyma, te 4% około w Polsce i we Włoszech te mizerne około 1%, to w 2025 roku Polska stanie się krajem bogatszym. Także to jest bardzo bliska perspektywa. My jesteśmy postrzegani, ten mit polskiego hydraulika, prawda, jako taka siła tania, robocza, natomiast przecież Polska jest w tej chwili potęgą w IT, jak się bierze jakieś takie rankingi hakerów, to Polacy tam zawsze pierwsze, drugie miejsce, ilość firm IT, ośrodków outsourcingu, które w Polsce są otwierane, to są liczby imponujące, to my jesteśmy europejskim liderem, my z jakimiś Indiami w tej chwili rywalizujemy, prawda, także jest to taki mit, że Polska to ten hydraulik tylko, bo my już coś więcej zdecydowanie potrafimy. Ja zresztą głęboko wierzę, że moje dzieci będą żyły w kraju bogatszym niż Niemcy, bo my rzeczywiście przemysł elektromaszynowy niemiecki jest imponujący. No my takich zakładów się prędko nie dorobimy, bo to są potrzebne miliony euro na inwestycje i my tego nie mamy. No, nikogo nie stać na to, żeby 100 milionów dolarów wykładać tam systematycznie przez 5 lat, nie mając przychodów, a po 7 roku, prawda, to się zacznie zwracać. Na to nas nie stać, natomiast tym IT właśnie, tą zdolną młodzieżą, my tych Niemców przegonimy. Oczywiście mit Polaków antysemitów, nie? Jakoś o antypolskości Żydów się jakoś nikt nie mówi, jak Radwańska grała w Izraelu, prawda, to ją tam zwyzywano od dziwek katolickich i tak dalej. Jakoś nikt nie napisał w prasie, że to nie elegancko, czemu tak brzydko publiczność się zachowała, prawda?
No, natomiast Polacy to są antysemici. Ja wyczytałem w prasie właśnie francuskiej, że, ale to było 3 lata temu, teraz ta liczba może być wyższa, że 5 tysięcy żołnierzy i żandarmów chroni synagogi, sklepy z koszerną żywnością we Francji, prawda? Co zresztą na jakieś rezultaty pewnie daje, bo tych zamachów byłoby więcej, no ale co też nie gwarantuje całkowitego bezpieczeństwa Żydom. Ostatnio, prawda, znów był tragiczny przypadek, zamordowano Żydę, prawda? No to u nas tego nie ma, prawda? U nas nie chroni się synagog, po prostu nie potrzeba. No więc jaką czelność mają francuscy dziennikarze, żeby nas, prawda, krytykować, prawda? To tak mówię, no tutaj bogatszy zawsze lubi biednego skrytykować. Oczywiście mit pijanych Polaków, natomiast Polacy spożywają tyle alkoholu, co inne narody, mniej niż Francuzi. Rzeczywiście kiedyś może na wiejskich weselach, ja pamiętam takie gdzieś tam wesela, mój ojciec z Beskidu Śląskiego pochodził, no to no byli faceci, którzy gdzieś tam szli spać do stodoły, ale to już jest też raczej historia. Więc my tutaj nie odstajemy od narodów zachodnioeuropejskich. I teraz zanim przejdę do historii, czyli jak jest, a jakbyśmy chcieli, żeby było, to powiem tak bardzo optymistycznie. Co trzeba robić, żeby to zmienić? Według mnie nic, to się zmienia w szybkim tempie. I to w ciągu 10-12 lat ten stereotyp, prawda, pijanego hydraulika, który gdzieś jeździ pracować, a w ogóle jest antysemitą, to się bardzo szybko zmienia. Oczywiście ta nasza rzeczywistość, ona według mnie w bardzo dobrym kierunku ewoluuje i ten image troszeczkę nie nadąża za tą rzeczywistością, ale nam potrzeba 10-12 lat, żeby naprawdę być krajem, narodem bardzo docenianym. Jestem optymistą, uważam, że to się po prostu samo stanie. Pewnie jak jakieś inicjatywy będą, które to będą wspierać i pomagać tym ludziom z Zachodu, żeby szybciej otwierali oczy, to będzie bardzo cenne, ale to się i tak stanie. Wszyscy ci, którzy tu przyjeżdżają, są bardzo zaskoczeni, no jak się wjeżdża do Warszawy, te wieżowce, prawda, zaczynamy mieć czyste, schludne miasta. Ostatnio z Norwegami rozmawiałem, tak mówię, no co, jakie w ogóle wasze wrażenia? To pierwsze, co mi powiedzieli, no macie fantastyczne drogi, prawda? No także, więc, bo tam myśmy się za te drogi zawsze wstydzili, prawda? Nie? To jak się wracało gdzieś z południa, ze Słowacji, z Czechów, to tam było lepiej, a u nas tragedia. No myśmy tych Czechów, Słowaków przegonili. Więc tu ja jestem optymistą i tu według mnie niewiele trzeba robić i tak myślę, że swoją pozycję taką, jaka nam się należy, bo myśmy nigdy nie byli krajem tradycyjnie biednym, myśmy może tam jakiś mały kroczek za Francją czy za Niemcami byli, ale przed Włochami, przed Portugalią, przed Hiszpanią i to należne nam miejsce my w niedługim czasie zajmiemy. I ludzie to przyjmą do wiadomości. Gorzej jest z historią, bo tu niestety nie możemy nic nie robić, że to się jakoś tam zrobi. Niestety nie. Ja się dokładnie zgadzam z tym, co pan poseł mówił, że myśmy niestety pierwszą połowę meczu, czyli do 1989 roku, przegrali z Kretesem. W drugą połowę tego meczu właściwie, czyli te 25 lat, to pokolenie, to też jest czas całkowicie stracony. Ja byłem bardzo sfrustrowany, jak były obchody 70. rocznicy Powstania Warszawskiego, bo już nawet ta 60. była, ja nie pamiętam, kto wtedy, chyba Lewica rządziła, w każdym razie był Kwaśniewski, czyli takie lobby, no nie jakoś szczególnie się troszczące o mecz Polski, ale już to było lepiej zorganizowane. Pamiętam, był Colin Powell, jacyś ludzie z Zachodu przyjechali. Natomiast jak była 70. rocznica Powstania Warszawskiego, to nie było nikogo. Ja pamiętam, ja jechałem do Mannheim, do takiej firmy, która silniki gazowe dla energetyki dedykowane robi i to był chyba 2 czy 3 sierpnia. I ja poprosiłem tych znajomych tam, żeby mi odłożyli gazety te takie popularne, jakieś tam Deutsche Welle, Spiegel, takie znane tytuły właśnie z końcówki lipca i z 1, z 2 sierpnia, żeby przeczytać, co oni piszą o Powstaniu Warszawskim. I byłem pewny, że to na pierwszej stronie gdzieś tam będzie, prawda? Gdzie tam? Nie było na pierwszej stronie, w ogóle nie było. Oni kompletnie to przemilczeli, prawda? Jakąś wystawę gdzieś tam w Berlinie otwarli, której nikt nie zobaczył. Natomiast w poczytnych dziennikach nie było ani słowa, ani na pierwszej stronie, ani na drugiej, ani na 10. Więc wymordowali 200 tysięcy ludzi, prawda? My upamiętniamy to i oni nawet o tym nie napiszą. No, ja nie będę tutaj, powiedzmy, postawy Niemców komentował, żeby się zbytnio nie denerwować. Natomiast my sami sobie byliśmy winni. I tutaj rzeczywiście coś drgnęło. Wydaje mi się, że jakieś jaskółki się pojawiły.
uważam, że świetne było to, że prezydenta Donalda Trumpa na Placu Grzybowskim przywitano na tle pomnika. Zresztą mowa jego była po prostu fantastyczna, ja byłem pod wrażeniem, bo ja byłem przekonany, że on po prostu w ogóle nie będzie wiedział, co to za pomnik, co to było za powstanie i po co on tu jest. No, mówkę taką walną, że chyba z 10 razy ją słuchałem i myślę, że jeszcze kilka razy jej przesłucham, bo po prostu była fantastyczna. Także coś się zmienia. Jest świetna kreskówka w internecie Unconquered. To chyba nawet IPN, zdaje się, jeśli dobrze wiem, stworzył. Także są pierwsze jaskółki i wydaje mi się, że coś tu się jak gdyby zmienia. Natomiast uważam, że to jest jeszcze za mało. To jest zdecydowanie za mało. To trzeba przemnożyć razy 50. Nasze takie propozycje jako stowarzyszenia, oczywiście myśmy stworzyli pewien portal, ja bardzo z niego jesteśmy dumni, zaraz powiem o tym portalu, natomiast wydaje mi się, że trzeba stworzyć taką listę działań, które na pewno jakieś pieniądze, jakieś środki w to trzeba zaangażować, ale które będą bardzo skuteczne. Przede wszystkim i tego no my powiedzmy, czy jacyś tam społecznicy nie zrobią, natomiast my byśmy chcieli inspirować ludzi, którzy mają wpływ na powiedzmy na struktury, na administrację i tak dalej. Przede wszystkim internet. Jak się kliknie Polish antysemityzm, to wyskakuje gros. Książka taka, książka śmaka, książka owaka. To się da zrobić, żeby posadzić 3 czy 5 zdolnych informatyków, żeby zrobić tak, że jak się kliknie Polish antysemityzm, to są prezentacje, które, no chociażby my też mamy taką właśnie, prawda, w cudzysłów Polish antysemityzm, prawda? I inni internauci też o tym piszą, żeby tego grosa nie było, tylko żeby to gdzieś tam w tło wcisnąć. To informatycznymi środkami da się zrobić. Taką zorganizowaną walkę w internecie trzeba intensywnie podjąć. Oczywiście trzeba tych ludzi wziąć zdolnych, trzeba im dobrze zapłacić niestety, ale oni to, podejrzewam, zrobią. Takich kreskówek jak Unconquered to trzeba zrobić z 20. Tam, ja nie wiem, chyba z 2 miliony odsłon było, więc to odnosi efekt, prawda? O Pileckim. Gdzieś tam słyszałem w wyborach jakiś polityk mówił, że zrobimy film z Bradem Pittem o Pileckim. No, byłoby fantastycznie, natomiast lekko nie dowierzam. Ale kreskówkę o Pileckim to wierzę, że da się zrobić. To zróbmy kreskówkę o Pileckim, zróbmy kreskówkę o Zendlerowej, zróbmy kreskówkę o naszym ziomku Górnoślązaku, z którego strasznie dumni jesteśmy, o Pawle Sławiku, o którym nic nie wie, który 3000 Żydów, prawda, uratował, wydając fałszywe dokumenty. To był Ślązak z Jastrzębia, który był gdzieś tam na Węgrzech i nawet po upadku Polski we wrześniu ta ambasada tam funkcjonowała. On uratował 3000 Żydów, jego pojmało Gestapo, torturowało go, żeby wydobyć od niego informacje o współpracownikach, on tych informacji nie udzielił, więc to jest naprawdę heros. No to zróbmy o nim kreskówkę, taką jak Unconquered, prawda? Teraz tak, ja uważam, że powinno się... Misiu Wojtku jeszcze zrobić. Przepraszam? Misiu Wojtku. Oczywiście. No takich postaci, znaczy takich postaci to były tysiące, ale tych sztandarowych z 10 sobie wybrać, prawda? Teraz uważam, jest ten gros, jeździ gdzieś tam i opowiada rzeczy, które nas drażnią. To jest jakiś w ogóle chyba fanatyk, lekko niezrównoważony. To nawet jak na jego zdjęcie się popatrzy, to widać, że ten człowiek ma jakiś obłęd w oczach w ogóle wypisany. I ze swojego życia, prawda, misję stworzył, że tak powiem, szkalowanie Polaków. No ale jest ten gros. No to weźmy takich 4, 5, może 10 antygrosów, takich ludzi jest bardzo mało, czyli człowiek z doskonałą wiedzą historyczną, który świetnie zna języki, który potrafi coś zaprezentować, taki trochę aktor, ale tacy ludzie są. Weźmy takich 5, zapłaćmy im dobre pensje, oczywiście to muszą być osoby, które z przekonaniem to będą robić, ale to nie znaczy, że nie można dobrze zapłacić. I wyślijmy ich, niech jeżdżą po Londynach, Paryżach, niech tam robią prelekcje, prawda, niech będą świetnie merytorycznie przygotowani, niech jadą do Paszczylwa, do Izraela, niech pogadają z tamtą młodzieżą, niech tak jak mówię, oni są nabuzowani tymi negatywnymi emocjami, ale to też są ludzie, którzy nawet jak nie przyznają racji, to zacznie jakaś tam myśl, prawda, kiełkować. Zresztą ja mam swoją opinię na ten temat. Ja się kiedyś zastanawiam, jak to jest, że my nie potrafimy zorganizować troszeczkę inaczej wspólnie z Izraelem tych wycieczek, żeby oni jednak widzieli, że trochę było inaczej. Według mnie to jest bardzo ciężkie zadanie, bo to oni sobie szkolą przyszłych żołnierzy fanatycznych, którzy bez zastanowienia będą zabijać innych, czyli Arabów. W związku z tym oni nie mają się w subtelności, w niuanse wdawać, że jednak ktoś ich ratował. Oni mają wiedzieć, że ich mordowano, ich nienawidzono i oni mają po prostu mieć w
wyprany mózg i mają też być gotowi do zabijania ludzi bez zastanowienia się. Poza tym oni mają wiedzieć, że jakby była wojna, to są takie moje opinie, to nie mają uciekać do Europy, bo w Europie też ich będą mordować. Ich miejsce jest w Izraelu, prawda? Więc to jest też przyciąganie tej młodzieży gdzieś tam z Rosji i tak dalej, z Francji, bo Izrael zabiega, żeby ta młodzież tam się osiedla. Wszyscy inni was nienawidzą, wszyscy inni was będą mordować, więc przyjedźcie do Izraela, nie? I tu będziecie walczyć. Z tym może nic nie zrobimy, ale mimo wszystko może jakaś tam myśl zakiełkuje u jakichś paru studentów izraelskich. Może zróbmy na przykład taką inicjatywę, prawda? 100 Polaków, 100 pomników, ale nie chodzi mi, że 100 Polaków, 100 Polakom wybitnym mamy stawiać pomniki. My sobie wybierzmy tam 7, 10, tam Karskiego, Pileckiego. Natomiast weźmy, zaprośmy do współpracy 100 najbogatszych Polaków, żeby oni to współfinansowali. Te osoby są oczywiście wybitni przedsiębiorcy, ale większość z nich to są snoby, prawda? I on by był dumny z tego, że on sfinansował pomnik tam, nie wiem, Szlamkarskiego, Pileckiego czy Sławika gdzieś w eksponowanym miejscu, gdzieś w Paryżu czy w Londynie, prawda? Oczywiście bardzo duża rola byłaby też administracji tutaj, ale on by też jakąś forsę mógł, prawda, wyłożyć. To jest bardzo trudne, bo dostać jakiś tam skrawek ziemi i tak dalej, to jest bardzo trudne zadanie, ale nie niemożliwe, trudne i drogie. No to zróbmy to. Z tej listy, nie wiem, 100 najbogatszych Polaków wprost wziąć do ręki, zaproponować im współpracę. Jak się zgodzi, nie wiem, 100, no to świetnie, jak się zgodzi 50, to sięgnijmy do drugiej setki, może z tej drugiej setki się kolejnych 50 znajdzie, nie? Tak, takie pomysły, wydaje mi się, mogłyby... W Polsce, nie, ja mówię, weźmy 100 najbogatszych. Jak się, ja podejrzewam, że pierwszego będzie trudno znaleźć, natomiast jak się znajdzie pierwszy, drugi, trzeci, siódmy, to ta reszta nie będzie chciała być gorsza, nie? Pierwszych trzech, jak się ustrzeli, to ta reszta natychmiast będzie chciała i będzie moda na to, że ja też, prawda, a ja mam w Nowym Jorku, prawda, bo ja tam Sławika czy Zendlerową, prawda, jestem przekonany, że ci ludzie, zresztą wielu z nich to też są patrioci, trochę z pobudek patriotycznych, trochę pobudek snobistycznych, trochę, bo inni też to weszli, no to mnie nie wypada, prawda. Taki ten, więc chciałem teraz, trochę może spontanicznie przechodzę, ale chciałem teraz do tej części historycznej tutaj przejść. No Polska ma historię niesamowitą. Ja jestem zafascynowany tą historią. Takie wydarzenia, tu się zresztą nie musimy przekonywać, więc to bardzo krótko potraktuję, no ale takie wydarzenia jak Bitwa Warszawska, która no zmieniła w ogóle bieg historii, czy takie wydarzenia jak Powstanie Warszawskie, Solidarność, Husaria, to są wydarzenia niesamowite, więc mamy się czym chwalić. Chwalmy się, tylko chwalmy się po angielsku, bo my się bardzo dużo tu sami nakręcamy i cały czas po polsku mówimy. No więc to też no, musimy, i to jest bardzo ważne, bo ta nasza młodzież to jest podstawa, żeby ona rzeczywiście była wychowana w duchu patriotycznym, także ja bardzo podziwiam to, co IPN robi i gratuluję. I to jest podstawa, bo jak my sami i nasze dzieci i wnuki nie będą przeświadczone o tym, że my mamy się czym chwalić i mamy prawo do tego, żeby być dumni, no to pewnie tego nie będziemy promować za granicą. Więc ten drugi krok, czyli to przejście na ten język co najmniej angielski, a przydałby się gdzieś tam francuski, hiszpański, niemiecki, no musi. Jeżeli chodzi o tego, co się dzieje z tą polską historią i z tą II wojną światową, generalnie tak, na temat poza II wojną światową ludzie na Zachodzie nie wiedzą nic, kompletnie. Czasami niektórzy Niemcy, Austriacy wiedzą coś o bitwie pod Wiedniem, Anglicy coś o pilotach, natomiast poza II wojną światową to jest w ogóle tabula rasa, prawda? To ja na początku lat 90. to w ogóle, jak gdzieś tu Niemcy przyjeżdżali, to pamiętam, oni byli zaskoczeni, że mamy łaciński alfabet, bo oni myśleli, że wy po rosyjsku jak gdyby piszecie, nie? Tu jeszcze właściwie jeden slajd mi umknął, można było o klimacie wstawić, tak jak jest, a jak nas postrzegają, że rzeczywiście nie wiem skąd się wziął ten mit, że w Polsce jest tak zimno i że są te niedźwiedzie, bo mamy klimat taki podobny jak w Niemczech, a jak się gdzieś pojedzie do Anglii czy do Niemiec, to oni uważają, że u nas jakiś obszar polarny jest, z tego to zupełnie nie rozumiem, skąd to się wzięło, no ale... Natomiast tak, no jakie są te przyczyny, tu właściwie było to już powiedziane, ja się z tym całkowicie zgadzam, co było powiedziane, czemu nas tak źle postrzegają. No po pierwsze to są kompleksy, Włosi to byli przecież faszyści, pół Francji kolaborowało, wydawało i to w sposób instytucjonalny, Żydów gdzieś tam wysyłali, Słowacy na przykład, tak nawiasem mówiąc, to wysyłali swoich Żydów i płacili tak się, prawda, za jakieś materiały tam, za odpady płacić, to oni opłatę uiszczali Niemcom, że oni przyjmują tych Żydów. No jakoś się o tym nie mówi, prawda?
i to państwo słowackie robiło, nie? Hiszpanie no, też byli może nie militarnymi, ale politycznymi sojusznikami. Więc oni mają kompleksy, prawda? O Niemcach nie mówię, bo Niemcy też ostatnio, te Unsere Väter, Unsere Mütter, to mnie doszało, że tak powiem, doprowadziło. Ja oglądałem tylko jakieś takie skróty na internecie, ale nawet to, co widziałem, to się we mnie, że tak powiem, krew spieniła. Kolejna przyczyna, druga, ja myślę, że to jest propaganda kiedyś sowiecka, teraz rosyjska. Tu się wiele, tam się zmieniają ustroje, symbole, natomiast generalnie to nastawienie do nas i ta, przepraszam za kolokwialne wyrażenie, krecia robota, to się nie zmienia. Zawsze Sowietom zależało, żeby Polska miała zły imidż, żeby nas nie żałowano, prawda, bo oni nas sprzedali Sowietom, no to żeby nie mieli wyrzutów sumienia, to będziemy z nich robić antysemitów, no to wtedy, prawda, nikt tych Polaków nie będzie żałował. Teraz taką pracę wykonuje w internecie, ja uważam, Rosja i tu się internetowo naprawdę trzeba bronić i to w sposób zorganizowany. Niektóre, podkreślam, niektóre organizacje żydowskie, które mają pewne interesy i pewne roszczenia, no to też sobie grunt przygotowywują w ten sposób, aczkolwiek rzeczywiście trzeba według mnie wychwytywać i eksponować takie bardzo rozsądne głosy. Jest taki Johnny Daniels, taki Brytyjczyk bardzo wpływowy, tam jeden ze 100 najbardziej wpływowych Żydów na świecie. On wiele bardzo pozytywnych rzeczy mówi o Polsce, odkłamuje, prawda? Także podkreślam niektórych organizacji żydowskich. No i myślę, że antykatolickość generalnie elit zachodnich, Polska jest krajem katolickim, więc fajnie skrytykować Polaków, bo to pasuje tamtym liberalnym elitom, prawda, katolicy, proszę bardzo, katolicy to antysemici, to jedno z drugim się wiąże, no i proszę, Polacy mordowali generalnie Żydów, nie? No więc jak można wpływać, prawda, na świadomość ludzi, mówię o tej historii, bo ja podkreślam jeszcze raz, jeśli chodzi o tą resztę, to ja jestem spokojny, my należne nam miejsce tutaj zajmiemy, natomiast historią coś trzeba zrobić. No na pewno filmy hollywoodzkie. I tu co zrobimy? No myślę, że nic nie zrobimy. Byłbym bardzo pozytywnie zaskoczony, gdyby taki film o Pileckim z Bradem Pittem czy kimś takim powstał. Fantastycznie by było, natomiast no, nie dowierzam. Nie dowierzam, że zdołamy tu się przebić. Nie? No, no. Media, CNN, BBC i tak dalej. No z tym też nic nie zrobimy, aczkolwiek też są jakieś takie jaskółki, bo widziałem TV Polonia coś po angielsku zaczyna publikować, więc tu Są te jaskółki, nie? Tylko trzeba to według mnie zintensyfikować. No i wreszcie internet, i tu jest i pole do popisu dla pewnej zorganizowanej działalności, to właśnie toczenia wojny w internecie o nasz imidż, i jest pole do popisu dla takich entuzjastów jak my. I tutaj właśnie chciałem Państwu pokazać taki portal, jaki stworzyliśmy. Ten portal bardzo Państwu polecam. To jest portal, który jest platformą, która umożliwia polskim internautom, amatorom pokazywanie swojego kraju. To nie jest portal, gdzie my chcemy coś pokazywać. My chcemy umożliwić polskim internautom pokazywanie swojego kraju. My to chcemy przesiać, wyselekcjonować, jakoś obrobić, dodać tłumaczenie angielskie i pokazać. To jest taki strona czołowa, to jest taki rebus, to jest 15 symboli Polski, ja to polecam, można sobie siąść w niedzielę przy kawie i je wyłapać, nie? Tu jest gdzieś tam, prawda, kolumna Zygmunta, tu jest Giewon, tu są koronki koniakowskie, my jesteśmy Ślązakami z Katowic, no to jest oczywiście spodek katowicki, skrzydła powstańcze, gdzieś tam Matka Boska, tu Kopernik, Kotwiczka Polski i tak dalej, i tak dalej. Portal umożliwia przesyłanie materiałów, internetowo można się też z nami w sposób normalny kontaktować i bardzo tu prosimy internautów, żeby nam materiały ciekawe przesyłali. Ja zaraz pokażę, jakie to są kategorie, co to za materiały. I tu muszę powiedzieć, że z wielką satysfakcją stwierdzamy, że internauci zaczynają nam przesyłać materiały. Oczywiście wiele tych materiałów myśmy sami stworzyli, tych pierwszych, bo trudno jest pustą ramę stworzyć i powiedzieć, przysyłajcie nam. Nie do końca wiadomo co, więc większość tych materiałów to myśmy sami przygotowali, natomiast już mamy też sporo materiałów przesłanych przez internautów. Pierwsza rzecz, no to jeśli chodzi o kraj, no to są, prawda, krajobrazy. To są zdjęcia, może będą też filmiki. Chronologicznie to, co nam internauci przysyłają, można sobie, prawda... To pierwsze zdjęcie, dlaczego to niedźwiedzie? A nie, to są Beskidy, piękne nasze Beskidy, akurat zimą. Ale no niedźwiedzi tutaj nie, no zimę też mamy, także to tego mi się tak strasznie nie wstydzi. Można sobie tu wybrać, jak ktoś lubi morze, no to sobie ogląda tylko morze. Ja osobiście ten mnie fascynuje obrazek. Zawsze go lubię oglądać i sobie czasami go oglądam. Można sobie, oj, wyszedłem z tego.
To jeśli ktoś ma ciekawą pocztówkę, to niech ją prześle. No piękna, piękna jest na przykład Jura. Tych regionów tutaj będzie się pojawiać coraz więcej, prawda? Każdy region będzie... No my bardzo często na Jurę jeździmy, bo mamy blisko. Ja się kiedyś skałka wspinałem, pochwalę się. Piękny region. Więc mamy piękną przyrodę, prawda? Chwalimy się. Tu jest zakładka society, czyli społeczeństwo, o wszystkim, ale z tego worka będą podzakładki się wyłaniać, jak tych materiałów coraz będzie więcej, bo internauci nam je będą przesyłać, będzie pewnie kultura, będą sprawy społeczne, będzie gospodarka, biznes. No tu mamy na przykład taki, to akurat sami robiliśmy, na przykład o polskiej ekonomii. Jakieś tam, chwalimy się liczbami, one są imponujące, ale tu jest, jak jest dobra jakość internetu, to jest wyraźne, na przykład PKB na głowę, na Polskę, przepraszam, to jest PKB, nie na głowę, tylko PKB w ogóle, w porównaniu tam do Argentyny, prawda, południowej Afryki, nie mówiąc o Węgry, Czechy, Słowacja. No i tam różne wskaźniki pokazujemy, one są imponujące w tej chwili. A tu mam na przykład wykształcenie młodzieży, prawda? Wyższe wykształcenie w Polsce, 30% młodzieży w tej chwili ma najwyższy wskaźnik, nie? Tu mamy na przykład, prawda, import, eksport do Niemiec z Niemiec. No to jak wygląda, prawda, eksport Niemiec do Polski, a do Hiszpanii, do Turcji, do Rosji, do Brazylii. No Niemcy, Polacy stworzyli w Niemczech więcej miejsc pracy niż na przykład Rosjanie, prawda? Także no, mamy na przykład portal pod tytułem Verhofstadt Be Quiet, czyli Verhofstadt się cicho. To nam internauta przysłał. No i tu jest pokazana ta manifestacja, prawda? Tu jest... Jest powiedziane, że tam może paru jakichś oszołomów i było, ale 60 tysięcy to byli po prostu patrioci, którzy z flagami się. Więc pytanie, czy machanie flagą narodową to jest neonazizm, prawda? No i... No nie chcę tu przynudzać, bo to jak kogoś interesuje, to może sobie kliknąć, ale no tak próbujemy tutaj odkłamywać to, co się teraz o nas... Hillary Clinton, tam jakieś dziwne komentarze, prawda? Bill Clinton również, w CNN-ie mówiono o neonazistach. Natomiast także jest to... To nie jest profesjonalny przekaz, to jest taka Polska widziana oczami amatorów, internautów. No to ma pewien urok, ma to pewien wdzięk. Profesjonalne jest to właśnie tylko tłumaczenie, prawda? Bo my to sami tłumaczymy, ale dajemy do korekty do Kalifornijczyka, bardzo wykształconego. I ten tekst jest tutaj... nagrał, przysłał nam, przetłumaczyliśmy na angielski. To na razie jest taki jeden worek society, ale czy się society to będzie osobny biznes, osobno będzie folklor. Panel zasadniczy to jest panel historia i to jest panel najważniejszy. Właściwie od którego się zaczęło? Zaczęło się właściwie od tego, że jak tak sobie przeglądałem te filmy na YouTubie
te wszystkie stare osoby gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych czy we Francji, głównie Żydzi, którzy tam opowiadają, jak ci Polacy ich prześladowali, to sobie tak pomyślałem, że właśnie trzeba by wstawić coś też takiego, ale przetłumaczonego na francuski czy na angielski, o Polacy, którzy ratują Żydów. I pierwszy mój pomysł to był taki, nagram ciotkę Krysię. To jest ciotka od mojej żony. Jej dziadkowie ratowali Żydówki, są na tej liście Instytutu Yad Vashem wśród tych 6,5 tysiąca Polaków. Szwagier jedzie tam w przyszłym tygodniu, nawet powiedział, że jak będzie tam, to nagra filmik i damy go do naszego portalu. Więc ja nagrałem taki wywiad i właściwie na tym się miało skończyć. I przetłumaczyłem to na angielski, prawda? I ta ciotka Krysia opowiada, taka piękna historia, dziadek żony, oficer z kampanii wrześniowej, walczył z Niemcami, pojmali go Sowieci, uciekł im, nie trafił do Katynia, ukrywał się przez całą wojnę, pomagali polskim partyzantom, w końcu gdzieś tam w 1942 czy 1943 roku znaleźli dwie Żydówki w snopkach siana, ukrywali je, całe takie perypetie, szwagier tam, babki, który nie wytrzymał psychicznie, powiedział, wyście zwariowali, idę na gestapo powiedzieć, bo inaczej nas wszystkich rozstrzelają. Natrafił na minę, ta mina wybuchła, urwało mu nogę. No nie wszystko dało się tu zmieścić, ale niesamowita historia, prawda? Ludzie to zinterpretowali jako znak od Pana Boga, że zdrajcę pokarał. No, przecież to materiał na film hollywoodzki jest, nie? No więc i na tym się miało skończyć. Natomiast no, jak ciocia Krysia, to czemu by innych nie zacząć nagrywać? A jak innych nie zacząć nagrywać, no to czemu by nie stworzyć portalu internetowego z historią? Jak już historia, no to już pokażmy wszystko. To już niech będzie Country Society i tak dalej. No i tak to nam z takiego pomysłu filmika na YouTubie wypączkował taki pomysł. Tu w tym portalu mamy kilka, część to są takie prezentacje, prawda, jakieś tam o polskim antysemityzmie na przykład jest. To też podpowiadamy na przykład Polakom w Stanach Zjednoczonych, jak odpowiadać na pewne hasła, albo tam Polacy nie pomogli Żydom w getcie warszawskim i tak dalej. No to jest nieprawda, prawda? Trzeba sobie przeczytać raport Jürgena Stropa, który tam pisze, że polscy bandyci i Żydzi tam, prawda, siali zamieszanie. Mamy tu wywiad na przykład z ostatnim żyjącym cichociemnym w Gliwicach, prawda? Pan Mieszka w wieku 93 lat oddał ostatni skok spadochronowy parę lat temu. Także mamy tu o cichociemnych i to wszystko jest przetłumaczone na angielski. Też niesamowite. Także takich ludzi nagrywamy, dostajemy też materiały od internautów. Tu mamy pewną panią, to dostaliśmy od jakiegoś tam naszego jednego z pierwszych fanów z Będzina, pani, która w Sosnowcu mieszka i która była w obozie koncentracyjnym dla dzieci, prawda? Tam te dzieci germanizowano, to znaczy te, które nie spełniają jakichś tam rasowych kryteriów, to zabijano, a te, które spełnione, to próbowano zgermanizować i ona to przeżyła. No jak jest troszeczkę lepsza jakość internetu, te napisy są wyraźne, tu akurat są niewyraźne. W każdym razie, no taki portal stworzyliśmy i... W domu, gdzie mieszkał, małym... No i bardzo serdecznie go polecamy, jeśli chodzi o przeglądanie, tam może coś ciekawego się uda komuś znaleźć i polecamy. Jeśli ktoś miał ciekawy materiał, bardzo dziękuję za inicjatywę, że Państwo nam filmy, jak gdyby nagrywane z weteranami, wywiady możecie udostępniać. My będziemy tłumaczyć na angielski i zamieszczać u nas. Także bardzo dziękuję za to. Bardzo dziękuję za prezentację, ale myślę, że ten Pan przekonał do tego, żeby zapoznać się z tą stroną i już te wszystkie filmiki sobie obejrzeć. Proszę Państwa, i przechodzimy do dyskusji. Czy jest ktoś, kto chciałby tutaj jako pierwszy Pan... Pierwsza historia, jak Pan tutaj internetowo wspomniał, 24 lata temu, brak informacji, dla mnie fatalny. Otóż równe 50 miesięcy po likwidacji PZPR-u, czyli 18 lutego 1994, wyszła ustawa podpisana przez ówczesnego prezydenta o regulacji emerytalnej służb specjalnych. I ta ustawa z 1994 lutego podwoiła i potroiła emerytury tamtych służb specjalnych, ja ich nie będę oceniał. Tylko że o tym nie mówię, że to wtedy, nie PRL, nie ten okrągły stół dał im to, tylko 18 lutego 1994 podwoił i potroił emerytury tych służb specjalnych.
Wielki hałas, że je obniżono. Też na ten temat nie zabieram głosu, bo to nie ja ustawę wydałem. Ale panie ministrze, panie dyrektorze IPN-u, nie ma o tym najmniejszej informacji, że to była ustawa 94, 18 luty, która tak podniosła tych ludzi do góry. Ale dzisiaj wróćmy do tej... A to jest ważne, czy nie ważne? Ja się odniosę, odniosę się. Mogę ja teraz, tak? Dziękuję, chociaż ja mam donośny głos, ale proszę Państwa, jeżeli wszyscy opowiadacie, znaczy no nie wszyscy, ale panowie opowiadają anegdotki, to ja też krótko mam kolegę, który 10-11 lat temu udało mu się dostać na rok na Sorbonę w ramach programu Socrates Comenius na politologię. No i po pierwszych zajęciach wychodzi na przerwę z francuską studentką, no jakby nie było politologii, czyli, że tak powiem, przyszła elita francuska kraju i się pyta, skąd jesteś? No, on jest z Polski. No tak myśli, w końcu no Polska, no było coś takiego. Także no Filip mówi po prostu, no akurat też kiedyś rozmawialiśmy, jak tym ludziom coś powiedzieć o Polsce, no mówi, no takim osobom po prostu nie można. A słuchajcie, od jakiegoś czasu zadaję, niektórych rozśmieszam, niektórych trochę oburzam, taką zagadkę, że tak powiem z historii współczesnej, wielki amerykański aktor pobrąca komunizmu. No ja zawsze odpowiadam, że to jest Sylwester Stallone. Słuchajcie Państwo, mieszkamy w Lesznie. I teraz tak, byłem nastolatkiem, miałem 16 lat, kiedy się zmienił ustrój komunistyczny. Jak byłem wychowywany? W domu indoktrynacja lewicowa, w szkole nauczyciel skrajnie lewicowy, o mediach nie wspominając. Ja mam naprawdę wielki szacunek dla działaczy Solidarności z lat 80., ale ja, jak i większość moich kolegów, nigdy nie byliśmy w stanie odnotować, to Solidarność nie była w stanie do nas dotrzeć. Ja nigdy w życiu nie widziałem nielegalnego pisma jako nastolatek, tak zwanej bibuły. Ja po prostu nie miałem żadnego kontaktu z tak zwanym drugim obiegiem. Jak większość moich kolegów. Natomiast co się okazało? Słuchajcie, przywozili chłopaki kolorowe pisma z Zachodu. Przywozili jakieś tam reklamy soków, my na to patrzyliśmy, po prostu pytali, jakie tam są pełne widzy, jakie tam jest wspaniałe życie. I na to wszystko, z tym Stallone to wcale, słuchajcie, no może trochę żartuje, ale i na to wszystko pojawił się genialny wynalazek, który podkopał komunę, czyli magnetowidy. Teraz powiem, dlaczego, do czego zmierzam. No i pamiętam film Rocky 4, to był rok 80, gdzieś tam 8-9, u pana Wilka w piwnicy na Zamenhofa, oglądaliśmy to z kolegami. Jaki to zły Rosjanin, nie? Jak ten prawda Amerykanin go pisze, tam dzisiaj jak wychodzi kolega i opowiada, on mówi, jak mu tego Ruska, tak mówi, bo ten prawie walił, przepraszam, że to cytuję. My wtedy mieliśmy ochotę iść po prostu na nim komitety podpalać, nie? I na to po prostu nałożyło się wiele innych amerykańskich filmów antykomunistycznych po prostu. No bo to akurat taki symbol. No przypomnę akurat, jak już tego prawda pana tutaj przedstawiam, no to to nie jest jakieś takie moje wydziwianie. Prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan go zaprosił na oficjalną wizytę w Białym Domu w ramach podziękowania dla tego, co zrobił dla demokracji w Europie Wschodniej. A z kolei pan Ronald Reagan prosił swoich kolegów, filmowców, o to, żeby kręcąc filmy pokazywali pełne półki. Żeby ludzie za żelazną kurtyną oglądali, jak wyglądają pełne półki. No i wreszcie, słuchajcie, Jerzy Urban, któremu można bardzo dużo zarzucić, ale myślę, że nikt mu nie zarzuci braku inteligencji. On sam pisał przecież, że komunizm tak naprawdę w Polsce, socjalizm jak go zwał, zaczął upadać wtedy, kiedy telewizję państwową objął tak krwawy Maciej Szczepański, który po prostu wprowadził pierwsze zachodnie filmy, pierwsze zachodnie programy. I on to właśnie, Urban to zawsze podkreśla, z każdą jedną pełną półką, z każdym zachodnim samochodem, z każdym pięknym ciuchem, po prostu to był kolejny gwóźdź do trumny komunizmu. I do czego ja zmierzam? Fantastycznie, że IPN robi takie strony, fantastycznie, że Państwo to robicie. Fantastycznie, że są te duże publikacje, a niestety, proszę Państwa, towarzysz Lenin mówi, że najważniejszą rzeczą jest kino. Nie chodziło o to, że ona ma największe wartości artystyczne, ale no, brzydko mówiąc, można ludziom najwięcej tutaj w głowach namieszać, zaryć, to żeby dobre rzeczy. Dlatego właśnie, ja uważam, znaczy ja nie uważam, ja wiem, po prostu do przeciętnego człowieka najlepiej dociera mowa kina, mowa z ekranu. I ja uważam, że nasze państwo powinno inwestować przede wszystkim w firmy, które mają szansę się przebić gdzieś za granicą, filmy, które będziemy mogli pokazać, które będą mogły konkurować z zachodnimi produkcjami. Filmy po prostu
atrakcyjne i patriotyczne. A już kończąc, no niestety, no bardzo mi przykro, ale co nam zaserwowała nasza telewizja państwowa, no przepraszam, pierwszy serial, tak, po latach, jak dla mnie feministyczna hała, gdzie, przepraszam, powyciągano jakieś księżniczki królowe, o których poza garstką historyków nikt nie słyszał, które się nagle okazują, że rządziły Polską i tymi tępymi, durnymi facetami, którzy bez nich nie potrafią nawet drzwi otworzyć, nie mówiąc już o jakiejś ważniejszej decyzji państwowej. Także naprawdę strzał dziesiątka. No. Dziękuję. Dobry wieczór, Czesław Redyk. Szanowni Państwo, patrząc na te inicjatywy, serce się raduje, ale z taką trochę, chyba to blisko jestem, dzięki panu, z taką trochę notacją. No, gdzie była Polska w 1989 roku? To odbiera się to w tej chwili jako działania zupełnie nowe i wręcz nowatorskie. Nie było tego przez lata. Ja chciałbym tylko wspomnieć, nadmienić o takich dwóch sprawach, o dwóch zagrożeniach i jednym działaniu, które można zrobić. Pierwsze zagrożenie, jedno i drugie jest wewnętrzne. Ja trochę podróżowałem dosyć sporo po Europie, spotykałem się z różnymi ludźmi, mam znajomych naprawdę w wielu częściach Europy i dalej. I ta historia i Francji, i Niemiec, i Belgii, u nich opiera się na pewnej zgodzie politycznej. Tam, czy lewica, czy centrum, czy prawica, wszystko to jakoś jest zgodne w jednej kwestii. Przemilczenia. Przemilczenia wojny, przemilczenia udziału politycznego i fizycznego poprzednich rządów, poprzednich tychże narodów. Na zasadzie, ktoś naprawdę powiedział, że prawda przemilczona 1000 razy przestaje być prawdą. Tak jak się mówi w ostatnich badaniach w Niemczech, za chwilę, ponieważ niemiecka, dzieci niemieckie nie będą wiedziały, kto zaczął tę wojnę, kto tak naprawdę jest sprawcą, kto nie. Podobnie jest tak samo we Francji. No, u nich hołubi się oczywiście ten front taki partyzancki, który był bardziej na południu, a stara się przemilczeć kilkuletni okres rządu Vichy, który kolaborował z Niemcami i raptem się okazało, że to w tej chwili Francuzi zaczynają nas krytykować. A już szczytem hipokryzji staje się krytyka ze strony Austrii, no, która po prostu była wspólnikiem Niemiec. Pamiętam sytuację, był reportaż na temat jednego obozu, ja już nie wiem, gdzie to dokładnie było. Zginęło tam kilkadziesiąt tysięcy Polaków i w tym mieście postanowiono ten obóz zrównać ze mną. Dopiero działania pewnych grup tutaj właśnie z Polski właśnie doprowadziły do tego, że chociaż część budynków zostało. I tak się zastanawiam w tym momencie, no może faktycznie u nas też najlepiej by było w tej otoczeniu politycznym, jaką jest, zaoleć, zlikwidować wszystkie obozy i zacząć głosić, w Polsce nie było obozów. Chyba lepiej byśmy na tym wyszli niż Niemcy. Bo taka jest odniesienie tego wszystkiego. Ale chcę tu właśnie nadmienić, że jest zgoda polityczna obecnie w tych państwach jak Francja, Niemcy, czy nawet Holandia, czy Belgia, że przemilczeć pewne rzeczy. U nas jest jakoś dziwnie odwrotnie. Jest część grup, która najchętniej by się samobiczowała na kolanach przed całą Europą, krzycząc, tak, jesteśmy winni. Przepraszam, no, to jest chore i to jest takie pewne nasze niebezpieczeństwo, z którym nie możemy się uporać. I druga sprawa, też wewnętrzna, no to niestety media. Bije nas to, że od lat nadal te media, mimo że się podkreśla, że w innych państwach tak nie ma, nadal w dużej części, chyba 80%, 75% nadal nie są media polskie, w większości niemieckie. Niby tego na zewnątrz tak nie widać, ale w rzeczywistości jest sami Państwo widzicie i stacje telewizyjne, i masa czasopism, gazet, które z radością pokazują sytuację, gdzie można wytknąć, a to Polacy byli winni. I tu będzie na pewno jeszcze ciężka przeprawa i to przez najbliższe lata. I jest to przykre, dlatego że w dużej części te artykuły czy programy tworzą sami Polacy. Natomiast jeżeli chodzi o coś, co mnie jako osobę podróżującą po Europie zawsze bolało,
będąc chociażby parę lat temu w Barcelonie, przejechałem się tak zwanym czerwonym autobusem turystycznym. Siadam, słuchawki oczywiście, można sobie posłuchać o historii i tak dalej, o mieście w 20 językach. Nie było tam polskiego. Moja pierwsza myśl była, co wtedy robiła ambasada polska czy konsulat polski, żeby takich rzeczy nie dopilnować. To się powtarza również w innych państwach, gdzie są języki czeski, słowacki, litewski, ale też polski. No nie ma polskiego. Znowu ktoś tego nie dopilnował. Kupujemy różnego rodzaju, w tej chwili to już na dużą skalę, ale powiedzmy 10 lat temu też już do Polski trafiły różnego rodzaju urządzenia, czy RTV, czy AGD i tak dalej. I było tam tłumaczenie w różnych językach. Znów nie było polskiego. Nie, są obowiązkowe. Niby tak, ale nadal często tego nie ma. Z tym się jeszcze spotykam. Rzadsze są te przypadki, ale przez lata, mówię tak jak podróżowałem kiedyś, przez lata mnie to strasznie bolało. Jest w tej chwili jakiś nawrót i miejmy nadzieję, że z czasem nastąpi przyspieszenie. Dziękuję. Czy panowie chcą się odnieść czegoś? Bardzo dziękuję. Ja tutaj też pozwolę sobie do opinii państwa, ale też naszych prelegentów. Nie będę ukrywał, się zgadzam z panów wystąpieniami. Bardzo interesujące i ciekawe spojrzenie. Zgadzam się całkowicie i tutaj pod większością rzeczy mógłbym się powstrzymać, podpisać. Drodzy państwo, rzeczywiście II wojna światowa dla Polaków ma zupełnie inny wymiar niż dla wielu przedstawicieli innych krajów w zachodniej Europie. Pamiętajmy, że Polska straciła w czasie wojny 6 milionów obywateli. 3 miliony to byli polscy Żydzi, ale pamiętajmy, że drugie 3 miliony to byli Polacy, chrześcijanie. To jest oczywista konstatacja, że w zasadzie nie ma żadnej polskiej rodziny, gdzie ktoś by z naszej rodziny nie zginął w czasie wojny, nie ucierpiał. To jest trauma dla nas wszystkich. Dlatego taki serial na przykład jak Alo, Alo w Polsce nigdy by nie powstał. Tak? Komedia, naśmiewanie się. Z kolei bardzo lubię, więc ja się docipny, ale Brytyjczycy, Francuzi, tak, z ruchu oporu francuskiego, tam skala cierpienia tych narodów była bez porównania inna niż narodu polskiego. U nas by na szczęście, u nas się robiło serial Polskie Drogi, prawda? Znaczy zupełnie inna wrażliwość w związku z tym, co wycierpieliśmy. Ostatnie pokolenia odchodzą, ale te ostatnie dziesięciolecia właśnie takie były. Bardzo, bardzo tutaj dużo ciekawych głosów. Drodzy państwo, nawiasem mówiąc, tutaj wspomnieliśmy, że być może będziemy kiedyś bogaci się od Niemców. Chyba akurat od Niemców nie, ale zgadzam się, że wyprzedzamy poszczególne kraje. Natomiast, drodzy państwo, warto pamiętać, że kiedy następowały zabory i w okresie zaborów, Wielkopolska była jedną z najbogatszych terenów zaboru pruskiego. Tak? Byliśmy jedni też. I Śląsk też, prawda? Więc może coś w tym jest, tak? Że rzeczywiście to była ta perła w koronie. Drodzy państwo, sprawiedliwi. Jad Waszem i tak dalej. Ja ostatnio miałem tam małą batalię z tą instytucją, jak państwo wiedzą, za nieprawdziwe informacje, które oni tam podawali o granatowej policji, której w Łodzi nie było. Tam była informacja, że granatowa policja strzegła 24 godziny na dobę getta łódzkiego. Problem jest taki, że getto łódzkie było wcielone Łódź była wcielona do Rzeszy, nie była na terytorium generalnym guberni, gdzie granatowa policja była, ale to dłuższa historia i to wcale nie obciąża Polaków, ta granatowa, ale w Łodzi w ogóle jej nawet nie było i to na zdjęciach byli Niemcy i tam rozpoczęliśmy batalię, żeby Jad Waszem to sprostował, ale zmierzam do czegoś innego, do pojęcia sprawiedliwy, do nagród medali sprawiedliwi wśród narodów świata. Drodzy państwo, tak jak mówiliśmy, ponad 6 tysięcy osób ma taki tytuł sprawiedliwy wśród narodów świata. Najwięcej na świecie, to co słusznie pan powiedział. Dużo to i czy mało?
Najwięcej. Następny kraj 2000, tak, a nie 6. No ale nas było 30 milionów tak, w czasie wojny. 6 tysięcy, dużo to czy mało? Otóż, drodzy Państwo, zachęcam do tego, żeby często my, ja również to robiłem bardzo długo, przez wiele lat, żebyśmy nie używali sformułowania sprawiedliwi. Ewentualnie możemy to dodawać, ale żebyśmy używali sformułowania Polacy ratujący Żydów, Polacy ryzykujący życie dla Żydów, dlatego że według różnych historyków, od ministra Bartoszewskiego zaczynając, a kończąc na profesorze Żalienie czy innych, na profesorze Chodakiewiczu, od 500 do miliona, 500 tysięcy do miliona Polaków było bezpośrednio zaangażowanych w ratowanie Żydów. To, że 6 tysięcy przez samych Żydów po bardzo skrupulatnych procedurach, bo to musi być zgłosić się uratowany Żyd, potwierdzić, no bardzo to jest skomplikowane, bo i jakby sami Żydzi musieli być tutaj, no to dobrze, 6 tysięcy uzyskało po tych wnikach, ale zaangażowanych było znacznie więcej osób. Poza tym, drodzy Państwo, to jest tak, zwłaszcza w specyfice Polski, bo jak ryzykowalibyśmy, tak jak w Holandii czy w innych krajach, mandatem, no to nieuratowanie Żyda jest czymś całkowicie haniebnym. Natomiast, drodzy Państwo, taka scena, prawdziwa, historyczna. Jest środek nocy, puka, mamy, prawda, ten mąż, żona, trójka dzieci małych i tak dalej. Puka ktoś w środku nocy. Otwiera obca osoba, tak jakbyśmy dzisiaj otworzyli bezdomnemu. Śmierdzi, bo widać, że ileś on się ukrywał. I ci ludzie na chłodno. Nie ma absolutnie żadnej kryjówki w tym domu. Tak? Bo na przykład mieszkają w kamienicy, bo jak jeszcze jest stodoła, jakiś tam ten w lesie, nie ma. Ostatnio ileś osób dookoła wpadło, zakończyło się to karą śmierci dla całej rodziny. Tak? I teraz ci ludzie co zrobili? Historyczne podkreślam, bo potem był proces, że nie było udzielonej pomocy. Oni przyjęli tego Żyda, wykąpali go, dali mu czyste ubranie, nakarmili go i po dwóch dobach zaprowadzili w inne bezpieczne miejsce tam. Odmówili pomocy, tak? Nie chcieli ryzykować niemal pewna śmierć dla całej rodziny. No i teraz tak. Jeśli 6 tysięcy osób to byli sprawiedliwi, to co pozostali byli niesprawiedliwi, źle się zachowali, czy to była haniebna postawa? Znaczy haniebna na pewno byłaby taka, gdyby zawiedli gestapo, dali tą osobę. Jeśli nie byli w stanie pomagać, tak? I nakarmili, napoili ten i przekazali w inne bezpieczne miejsca, albo po prostu też inna historia, no wyprowadzili poza wieś w inne bezpieczne. Różnie, tak? Znaczy to nam jest dzisiaj wygodnie jakby oceniać, ale to jest też tak, że jeżeli prawdopodobieństwo w wielu przypadkach wpadki, złapania było 90%, 80% i ktoś miał opory, żeby ryzykować życie swoich małych dzieci i tak dalej, bo był przede wszystkim, tak, ordo caritas, odpowiedzialny za życie swojej rodziny, to nie jest wszystko takie proste, tak? To sygnalizuje Państwu, że to nie jest wszystko takie proste i to, że szmalcowników, że tych, którzy wydawali Żydów potępiamy, to jest oczywiste, ale to, że ktoś udzielił doraźnej pomocy, ale wielomiesięcznej, wieloletniej procedury ryzykowania życia własnej rodziny nie podejmował, nie czuł się na siłach, nie miał możliwości ukrycia tych osób, narzędzi. To jest bardzo skomplikowane, tak? I myślę, że tutaj raczej byśmy z bardziej filozoficzne rozmowy ostrożni, tak? Ostrożni i zachęcam do tego, żeby jeszcze raz, żeby mówić o Polakach ratujących Żydów, Polakach ryzykujących życie dla Żydów, bo jest ich milion, tak? Nawet pan minister Bartoszewski, który w innych swoich wypowiedziach mówił, że Polacy ratujący Żydów bardziej się bali Polaków niż Niemców, tak? Innych Polaków niż Niemców.
Tu jednak mówiło o 500 tysiącach zaangażowanych w ratowanie, milion, tak? Też warto mówić, jakby trzeba mówić prawdę, nie wybierać, trzeba mówić o strukturze polskiego, w ogóle społeczeństwa polskiego w czasie II wojny światowej, tak? W polskie państwo podziemne, w szare szeregi. Ja byłem, jak byłem nastolatkiem, harcerzem, instruktorem harcerskim, byłem przekonany, że wszyscy ludzie młodzi w czasie II wojny światowej to byli tacy jak Alek Rudy i Zośka, że byli za... No to nieprawda, tak? Było niemały procent, 20%, prawda, Armii Krajowej, szarych szeregów, szlachetnych ludzi. Natomiast 80% chciało po prostu przeżyć wojnę. Po prostu to było tak straszne dla każdego, że jakby nic złego nie robili, nic dobrego. To też jest tak, no, my tutaj jesteśmy, bo nam zależy, bo się interesujemy tym, jak Polska jest przedstawiana, czujemy się za to odpowiedzialni, tak? Ale jest dużo osób wśród naszych sąsiadów, znajomych, dla których to, o no, dobra, daj mi spokój, ja jutro idę do pracy, tak, prawda? Nie interesuje ich to. Nic złego nie robią, ale też byli też szmalcownicy, tylko teraz tak. Obie te liczby, te 20% im plus i te 2% im minus, na tle innych okupowanych krajów przez Niemcy, a jeszcze dodatkowo na tle skali brutalizacji tej okupacji, która była w Polsce, w Związku Sowieckim nieproporcjonalnie, nieporównanie większa niż na Zachodzie, to jest wynik imponujący. Ja zawsze przewrotnie mówiłem, że zaledwie 2% szmalcowników, tych, którzy się zachowali haniebnie, przy tej skali okupacji, brutalizacji, represji, to był wynik dla narodu polskiego imponujący. Tak? Możemy mówić o tym z dumą, że u nas zaledwie, tak? Rozumiecie Państwo, co mam na myśli, tak? Bo nie chcę, że warto mówić prawdę, ale też pokazywać skalę, tak? W jednym kraju okupacja leciutka jest 50% kolaborantów, w drugim kraju okupacja koszmarna jest 2%, tak? Ludzie, którzy się haniebnie. Jest to coś, jest to argument, o którym warto mówić. Podpadały różne, prawda, solidarność, też dziękuję, ta prezentacja mi się bardzo... Drodzy Państwo, to też jest tak, że my musimy mówić w sposób bardzo atrakcyjny i też i łopatologiczny, ale też obrazowy o wielu rzeczach. Solidarność, jak zaczniemy jakiemuś obcokrajowcowi właśnie tłumaczyć, że to był związek zawodowy, że... Drodzy Państwo, a jeżeli byśmy sformułowali solidarność dla obcokrajowców w sposób następujący. Był to 10-milionowy największy ruch wolnościowy w dziejach ludzkości. Obok Gandhiego, tak? W dziejach ludzkości nie było nigdzie 10-milionowego skoordynowanego ruchu wolnościowego. Prawda, że brzmi to imponująco, że na obcokrajowcu zrobi to wrażenie. Więc tu chodzi też o to, żeby ubierać i łopatologicznie, ale też działać na wyobraźnię. Tak? To profesor Marek Kodakiewicz chyba mówił, czym było powstanie warszawskie. Jednego dnia powstania warszawskiego z 63 zginęło znacznie więcej ludzi niż w czasie World Trade Center, tak, ludności cywilnej i tak dalej. Taka była skala cierpienia Polaków, tak, narodu polskiego i tak dalej. Ja już nie chcę, bo i tak się... Wycieczki izraelskie. Drodzy Państwo, powiem wprost, tak, apelowaliśmy o to, mówiliśmy o tym wielokrotnie w rozmowach bilateralnych i tak dalej, ja mówię też o tym sobie. Po prostu oni nie chcą. Nie są tym zainteresowani. Odmawiają. To jest recepta jedna. Strona izraelska odmawia. Mówi tam, że o, a dlaczego wasze pielgrzymki się tylko chrześcijańskimi rzeczami zajmują, a nie odwiedzają miejsc ważnych dla Izraela, ale mówię, że to są komercyjne, a tu u was jest program państwowy. No tak. Ja się zgadzam z pana, że tak powiem, tutaj hipotezą. Tu chodzi o to, żeby idea państwa Izrael jest taka, żeby Żydzi z całego świata się tam zjeżdżali. No jak będzie dobrze w innych krajach, to się nie będą zjeżdżać, tak? No na tym to polega, więc rzeczywiście tutaj to byśmy ewidentnie... 1920 rok, zgadzam się i tutaj no, apelujemy, żeby to przeżyć. Dodatkowo zaznaczę, że warto, żebyśmy my wreszcie się przygotowywali też do
17 stycznia 2020 roku warto też setną rocznicę zrobić coś spektakularnego. Ja myślę, że warto jakiś pomnik czy coś zrobić, to zachęcam. Pomysł 100 Polaków, 100 pomników bardzo ciekawy, to do tego myślę wrócimy. Choć tutaj na nasze elity, które to jest dłuższa historia na temat tej pierwszej setki. Różnie z tym bywa, tak? Różnie z tym bywa. Pamiętajcie Państwo, że w Stanach Zjednoczonych Rockefeller, Bill Gates, Steve Jobs to byli ludzie, którzy doszli do wielkich fortun dzięki swojej nieprawdopodobnej zdolności, inteligencji, wizji, wizjonerstwa, tak? U nas to się już zmienia, bo to metryka, ale nie chcę wymieniać z nazwisk, ale znacie tych wszystkich kilku oligarchów najważniejszych. Oni doszli do tych fortun w wyniku podejrzanych zmian ustrojowych, byli w FSB, wiedzieli, kiedy będzie zmiana kursu dolara, dorobili się i tak. Inny format ludzi, tak? Ale tu nie chcę uogólniać, ale tylko to sygnalizuję. Jeśli chodzi o antygrosów, to się, drodzy Państwo, działo, tak? Tylko Pan słusznie sam zasygnalizuje. Ławka jest potwornie krótka. Znaczy, rzeczywiście mamy mało profesorów, którzy by byli zdeterminowani, mówiliby perfekt po angielsku. Wysyłaliśmy, gdzie można, pana profesora Andrzeja Nowaka, iluś takich wybitnych naprawdę ludzi z perfekt angielskim, z możliwością dotarcia do innych profesorów w innych krajach, możliwości rozmawiania jak równy z równym, ale po prostu ile można wysyłać profesora Roszkowskiego, profesora Nowaka, profesora Żaryna, naprawdę była dramatycznie krótka ławka, tak? Do Niemiec redaktora Semkę wysyłaliśmy, perfekt niemiecki i tak dalej, i tak dalej. Ostatnia rzecz, bo rozumiem, że polskie media po angielsku, przypominam, że to też finansujemy jako MSZ, jak Państwo będziecie mieli kontakt z kimś z zagranicy, istnieje całodobowe polskie radio dla zagranicy, które jest nadawane między innymi w internecie, ma swój portal dnews.pl i to jest całodobowy program po angielsku, po rosyjsku, po niemiecku, po ukraińsku i po białorusku. Oprócz tego Telewizja Polonia nadaje programy po angielsku już teraz w nocy, będzie w ogóle za parę miesięcy serwis cały profesjonalnie robiony i Telewizja Republika. Aha, jeszcze pytanie pana o świadczenia emerytalne. Ja nawet o tym. Tak. Ja o tym nie wiedziałem, dowiaduję się o tym od pana. Natomiast co mogę powiedzieć już teraz, żeby nie przedłużać, to myśmy te przywileje odebrali, tak? Więc, tak, ale chodzi mi o to, że zostały nadane w 94. Nie wiedziałem nic o tym, od pana się dowiaduję, pewnie my wszyscy się dowiadujemy od pana, ale to... Przepraszam. To, nie, no dobrze, tylko to tyle, przepraszam, bo i tak się rozgadałem, a... Dosłownie dwa zdania, mogę jeszcze... Chwila, tylko powiem tak. Po pierwsze, jest inicjatywa w Lesznie powstania pomnika roku 1920, jak przy okazji też powrotu Leszna do macierzy. Ale czekamy cały czas na decyzję wojewody, czekamy na temat likwidacji pomnika tak zwanego wyzwolenia, który mamy na 17 stycznia. Musimy już powoli kończyć, bo jesteśmy grubo po czasie. Ja chciałem też przeprosić w imieniu pana dyrektora Kuźmińskiego, bo musiał już wyjechać. I tutaj jeszcze ostatnie zdanie, tak? I będziemy... Nie, ostatnie zdanie, bo jest recepta na to, jak poradzić sobie z programem wycieczek izraelskich. Po prostu trzeba tak urządzić muzeum w Oświęcimiu, żeby nie było możliwe zwiedzanie tylko jakiegoś wycinka, żeby zwiedzać jakąś określoną ekspozycję w całości. I tam powinno być coś o Pileckim, o tym, że 75 tysięcy Polaków też tam zginęło. I jak ja wiem, że Polacy nie administrują tak w pełni tymi ekspozycjami, tylko to jest bardzo skomplikowana i delikatna sprawa. W związku z tym, jak będzie zmiana aranżacji, to będzie krzyk, ale trudno, to niech ten krzyk będzie przez 2 miesiące i niech przez następnych 25 lat wycieczki młodzieży izraelskiej oglądają Oświęcim w ten sposób, że nie da się czegoś tam oglądać, a czegoś nie. I niech będą zmuszone do zobaczenia też ekspozycji o Pileckim. Przecież to my powinniśmy rządzić tymi obozami, tymi muzeami. Ostatnie jedno zdanie. Mówimy tutaj o tej percepcji, czyli tych, którzy z zewnątrz postrzegają nas. My tutaj, proszę zobaczyć, historia zdominowała tą naszą ocenę postrzegania kraju, a na to się składa wiele, wiele innych okoliczności, o których też tu wspominaliśmy. Ludzie, inwestycje, handel, wymiana, współpraca, wiele, wiele, wiele innych rzeczy i musimy pamiętać, że stawiając na tą
zmianę percepcji na zewnątrz. Histeria może być tylko jednym z ogniw, ważnym, ale jednym z wielu. A ja tylko jeszcze powiem tak, jeżeli chcemy wpływać na percepcję za granicą, to najpierw jeszcze musimy popracować nad percepcją Polski tutaj, przez nas samych. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za przybycie, dziękuję naszym gościom i zapraszam do następnych spotkań organizowanych przez Fundację Gminy Kutaka Dobrego. Dziękuję bardzo.